Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Rusza mundial w Katarze. Stadiony zbudowane z naruszeniem podstawowych praw pracowniczych, niebotyczne ceny zakwaterowania, pytania o prawa mniejszości i sens rozgrywania mistrzostw w kraju, który nie ma żadnej tradycji piłkarskiej. Tego rodzaju wątpliwości i krytyki towarzyszą zawodom, zanim się jeszcze zaczęły. Czy futbol na najwyższym poziomie i emocje kibiców przykryją pytania o korupcję, stadiony budowane na krzywdzie ludzkiej i łamanie praw człowieka przez reżim, którego największą siłą jest niebotyczne bogactwo? Stany Zjednoczone ogłaszają, że nie będą ścigać władcy Arabii Saudyjskiej księcia Mahomeda Bin Salmana za współudział w zamordowaniu dziennikarza Jamala Khashoggiego w 2018 roku. Wcześniej Amerykanie ustalili, że Bin Salman stał za zleceniem tej zbrodni, a prezydent Biden obiecał, że zostanie ukarany. 10 milionów Ukraińców nie ma prądu po kolejnych atakach rosyjskich, w Hersoniu na światło dzienne wychodzą dowody bestialstwa okupantów. I trwa niedomówienie wokół tragedii w Przewodowie, gdzie, jak twierdzą polskie władze i NATO, rakieta wystrzelona przez Ukraińców w obronie kraju zabiła dwóch Polaków. Dlaczego Ukraina nie chce zgodzić się z ustaleniami sojuszników? Szwedzka Kiruna, centrum wydobycia rudy żelaza, zmienia lokalizację. Jak przenieść miasto z miejsca na miejsce? Co to jest Hołod? I jakim językiem mówią chołodcy? I dlaczego Rosja to behemot krwi ludzkiej nienasycony? W programie rozmowa ze Szczepanem Twardochem na temat jego nowej powieści i nie tylko. I jeszcze różne oblicza protestu, w tym protest Sągu. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 19 listopada 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany z dobrowolnych składek słuchaczy. To dzięki patronom i sponsorom powstają kolejne odcinki podcastu, za co z serca dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Nasz adres: raportrosiakamałpa.gmail.com, proszę pisać. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak, program realizuje. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Złość. I codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie. Lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo. Przez zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno mogę włożyć jego kleszcz. Bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie. Wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nazw Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz Że mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów. To dziś właśnie brał mój tim. Bo mój chłopiec pilkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz że drużyna z Kapuścina ma półgórny system gry, że prędkiemu brak kondycji, a dynamo ma swój styl, bo mój chłopiec w piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Maria Koterbska na początek raportu o stanie świata, w piosence z czasów, gdy piłka nożna była owszem emocjonującą, ale jednak w zasadzie prostą grą dla prostych ludzi na koniec tygodnia po pracy. Dziś w futbolu odbija się wiele zdobyczy, jak również patologii współczesności, co zresztą w żaden sposób nie odstręcza od niej fanów. Dziś wiele powszechnie dostępnych publikacji dowodzi, że Mistrzostwa Świata w Katarze zostały przez organizatorów kupione, podobnie zresztą jak poprzedni Mundial w Rosji. Dwaj najważniejsi ludzie w światowej korporacji futbolowej, jaką jest FIFA Seb Blatter i Michel Platini, zostali skazani na wieloletnią banicję za korupcję. Rosja wykorzystała Mundial do budowania swojego wizerunku normalnego państwa, a Katar właśnie będzie to robił przez najbliższy miesiąc. Mimo, że oba kraje normalne, przynajmniej w naszych zachodnich kategoriach, nie są. W tle mamy jeszcze sport, piłkę nożną, której poziom rośnie z roku na rok. Ta gra staje się obiektem skomplikowanych analiz specjalistów i marketingowym rajem dla największych globalnych firm. No i są jeszcze kibice być może najdziwniejsza grupa społeczna w całej ludzkości. Ludzie, których zachowania wymykają się logice przyczynowo-skutkowej, gotowi godzić się na poniżenie czy upokorzenie, przymykać oczy na zło tylko po to, żeby oglądać swoją drużynę, choćby nawet miała ona bez przerwy przegrywać. Mistrzostwa świata są organizowanym co cztery lata globalnym świętem zapomnienia. Przeładowane meczami dni pozwolą kibicom śnić na jawie, bez pamięci, o świecie, w którym toczą się krwawe wojny. Miliony ludzi nie mają pieniędzy, by opłacić rachunki za prąd, a Mundialowe stadiony zbudowane zostały na krzywdzie ludzkiej. To jest dziwny okres, w którym dla wielu jakby powiedział pewien poeta czas wypada z zawiasów rządzi się własnymi prawami. No, ale ten Mundial Mundial w Katarze też jest dziwny, być może nawet najdziwniejszy w historii, a zatem może powinniśmy spodziewać się czegoś zupełnie nowego. O tym czego się spodziewać, co będziemy oglądać i co wiemy. O Mundialu w Katarze porozmawiamy w pierwszej części programu. I proszę Państwa, żeby pokazać, w jak skomplikowanej i trudnej materii się poruszamy, powiem tylko, że aż trzech gości zaprosiłem do tej rozmowy. Jeden na pewno by nie wystarczył, dwóch też byłoby mało. A zatem, studio Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Leszek Jarosz, dziennikarz TVP Sport. Witam dzień cię. dobry. Historyk futbolu, właśnie ukazuje się opus magnum Leszka Jarosza, historia Mundiali. Pierwszy tom, 608 stron, dochodzimy zaledwie do 1974 roku. A w Krakowie jest z nami profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. I może, jeśli panowie w studio pozwolą, od pana profesora zaczniemy. I przepraszam bardzo za zmyłkę, ale nie od mundialu, bo wiadomość zupełnie z innej beczki świeża, choć może. Nie do końca z innej beczki. Stany Zjednoczone ogłosiły, że następca tronu i de facto lider Arabii Saudyjskiej, książę bin Salman, będzie chroniony immunitetem w Stanach Zjednoczonych, a zatem nie będzie ścigany za współudział w morderstwie dziennikarza Jamala Khashoggiego, zamordowanego przy współudziale księcia, co ustaliła ponad wszelką wątpliwość CIA w 2018 roku w konsulacie saudyjskim w Stambule. Panie profesorze, jeśli ktoś szuka hipokryzji w polityce, zwłaszcza w polityce amerykańskiej, to będzie miał teraz używanie. No ale to jest takie działanie, znaczy taka, takie poszukiwania trochę daremne, bo polityka jest pełna hipokryzji i to jest, wydaje się, jej cecha definicyjna. Wiemy to przynajmniej od czasów, kiedy w sposób taki pełny wyraził to Machiavelli. No trochę można powiedzieć ciągle nas to dziwi, ale, ale jest to pewnego rodzaju no, a można powiedzieć wyraz realizmu politycznego, żeby, żeby chcieć to nazwać to samo zjawisko ładnie, albo hipokryzji, jeżeli chcemy je nazwać, nazwać odnosząc to do kategorii moralnych, którymi codziennie skierujemy się w życiu. No dobrze, to zostawmy kategorie moralne. Proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Biden, który sam ogłosił że książę bin Salman zostanie rozliczony ze współudziału w zbrodni, dziś ogłasza, że chroni go amerykańskie prawo, bo jest liderem państwa, premierem swojego kraju. Tak, to, to, to jest, skądinąd wyjaśnia mi, bo ja, od, odkąd Mohamed bin Salman mianował się premierem kilka tygodni temu, ja zachodziłem w głowę i nie widziałem potrzeby, nie, nie, nie rozumiem, skąd to, jest, co, co, co powoduje tą decyzję. Potrzeba wiedzieć, że w Arabii Saudyjskiej od 60 lat, mniej więcej 50 kilku, nie ma premiera. Król jest szefem. Tak, to, to, to nastąpiło, gdy jeden z wujów księcia Salmana zrobił zamach na innego wuja. No, krótko mówiąc, od tego czasu nie ma tego stanowiska. I teraz rozumiem, że jakby wynikało to z potrzeby, to, to mianowanie się na stanowisko. Przypomnijmy, że dotychczas książę Mohamed bin Salman piastował i piastuje nadal stanowisko następcy tronu, księcia koronnego. No, wynikało z tego, że w perspektywie e, e, prawa amerykańskiego może dać to e, asumpt do uznania e, księcia za e, przedstawiciela rządu e, suwerennego państwa i wyłączenia go od e, odpowiedzialności cywilnej przed e, sądami amerykańskimi, bo rozumiem, że e, o ile dobrze rozumiem tą deklarację m, administracji Bidena, dotyczy to pozwów e, cywilnych, które były jeszcze ostatnią, formą dochodzenia sprawiedliwości przez rodzinę Jamala Khashoggi'ego. Proszę powiedzieć, czy to ma związek z tym, co dzieje się w Ukrainie? Czy to jest jakiś lewarek, który być może Stany Zjednoczone zastosowały po to, żeby Arabia Saudyjska zmieniła swoją postawę wobec wydobycia ropy? Troszkę tak, oczywiście. No, jako demokracja mamy zasadniczy problem z tym, że tam, gdzie jest ropa, są rządy autorytarne. I teraz... Jeden z tych rządów, Rosja, jest największym problemem dla całego świata w tym momencie, w związku z czym no, naturalnym jest, że potrzebujemy znowu jako kolektywny Zachód znaleźć porozumienie z innymi rządami autorytarnymi, które również są państwami rentierskimi. Dotyczy to zarówno Wenezueli, jak i jak i Arabii Saudyjskiej, jak i Kataru i w pewnym stopniu także, także Iranu. No i możemy nazywać to hipokryzją, a możemy nazywać to potrzebą zadbania o niskie ceny ropy, czy też dostępność ropy na to, paliw na stacjach benzynowych i względny spokój społeczny w społeczeństwach Zachodu. Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest z nami, Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest z nami, a w studium Mirosław Żukowski i Leszek Jarosz. Panowie, dlaczego doszło do przyznania organizacji tego turnieju Katarowi? Mirosław Żukowski? No bo Katar bardzo tego chciał i był w stanie zaangażować właściwie nieograniczone pieniądze w zdobycie tej imprezy, legalnie, nielegalnie. No Stany Zjednoczone też chciały. E, no ale niestety nie użyły tych metod, to trzeba. To nie prezydent Stanów Zjednoczonych organizował, zorganizował obiad w Białym Domu, tylko prezydent Sarkozy zorganizował kolację w Pałacu Elizejskim, na którą Michel Platini przyszedł jako zwolennik kandydatury amerykańskiej, a wyszedł jako e, poplecznik Kataru. No i potem, prawda, zaczęły się zakupy, e, zakupy francuskich samolotów przez Arabię Saudyjską, przez Katar, e, i potem PZ stał klub, wizytówka nie tylko Paryża, ale całej Francji e, został właściwie. Własnością państwa Katar, potem telewizja Bein Sports taka powiedzmy sportowa odnoga Al Jazeera, weszła z hukiem na, na rynek praw telewizyjnych, zapłaciła za ligę francuską podobno dużo powyżej jej wartości, i zaczęła się ta, ta cała wokół katarska korupcyjna spirala. I Katar bardzo chciał, i oczywiście. To nie jest pierwszy raz, kiedy przy okazji przyznawania prawa do organizacji mundialu pojawiają się korupcyjne zarzuty. No Beckenbauer na przykład też miał korupcyjne zarzuty. No były różne historie. Nigdy nie było tak do końca uczciwie i nie mogło być. Bo my wszyscy trzej, jak tu siedzimy, nie wiem, może pan profesor, nie. Zdajemy sobie doskonale sprawę, czym była FIFA i czym był futbol pod koniec ubiegłego wieku i na początku obecnego. To była wszechobecna kultura korupcji. To byli złoczyńcy, którzy jak się okazało, ten futbol stał się tak nieprawdopodobnym biznesem telewizyjnym, kiedy prawa, handel prawami telewizyjnymi zaczął się na ogromną skalę i za ogromne pieniądze, to wszystko odmieniło futbol i odmieniło niestety w złą stronę, a to, co się stało przy okazji Kataru, no to już jest taka powiedziałbym e, najbardziej e, jaskrawy dowód, że, że, że po prostu futbol nie jest już zabawą, o której mówiłeś na początku e, e, naszego spotkania, tylko się z czymś zupełnie innym. Dla Oblicza się, Rosji. że Katar na organizację mundialu wydał 220 miliardów dolarów, tylko nie wiadomo, czy w tej kwocie są łapówki, czy nie ma. Bez wątpienia do korupcji dochodziło. Przypomnijmy, że Katar dostał organizację mundialu niejako w pakiecie razem z Rosją. Tego samego dnia ogłoszono, że Rosja organizuje Mistrzostwa 2018, a zaraz chwilę potem, że Katar ma turniej 2022. I bez wątpienia oba państwa zabiegały ramię w ramię o organizację. Organizację. Nawet w tle y, pojawiały się wątki, y, można powiedzieć, gazowe, to znaczy eksploatacji pól gazowych na Półwyspie Jamalskim. Katarczycy mieli tam inwestować. Y, dochodziło do spotkań dyplomatycznych na wysokim szczeblu pomiędzy Rosjanami a Katarczykami. Y, co ciekawe, Sepp Blatter, y, upadły prezydent FIFA, to właśnie w wyborze Kataru upatruje do dziś y, swojego upadku. To znaczy on. Y, Twierdził, ostatnio pojawił się z nim wywiad w szwajcarskiej prasie, ale on właściwie powtarzał to od 2015-2016 roku, kiedy upadał, że wówczas jeden Mundial miała dostać Rosja, a drugi Stany Zjednoczone. A To odwrócenie sojuszy, o którym mówił Mirek na tej kolacji u prezydenta Sarkoziego, spowodowało, że do gry wkroczył Katar. Blatter myślał, że Rosja mocarstwo. USA mocarstwo, a między nimi trzecie mocarstwo światowe, FIFA. Blatter w tym y, swoim takim zadufaniu mówił nawet, że gra pod nazwą piłka nożna będzie grą galaktyczną i że FIFA jest takim właściwie no quasi państwem, mocarstwem światowym. Y, i kiedy... A jemu należy się nagroda Nobla. Tak, a jemu należy się nagroda Nobla. I kiedy, kiedy Katarczycy wygrali, no to Blatter de facto był już na straconej pozycji. Przypomnijmy, że całe to śledztwo korupcyjne, które sprawiło, że w 2015 roku działacze FIFA byli tuż przed kongresem w Szwajcarii aresztowani, no to było jakby z, była to usługa prawna, którą Szwajcaria świadczyła na prośbę Stanów Zjednoczonych. Tam na Florydzie znajdowała się siedziba Konfederacji Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, i na tej podstawie Amerykanie wysuwali roszczenia prawne pod adresem Szwajcarii i doszło do tych wszystkich y, aresztowań. A co do Nagrody Nobla, to trzeba też przypomnieć Pokojowej, że, oczywiście. Pokojowej, pokojowej Nagrody Nobla. To trzeba też przypomnieć, że kiedy Blatter już upadł, to pomocną rękę y, wysuwał do niego Władimir Putin. I on mówił, że. Nagroda Pokojowa Nobla należy się Blaterowi I też Putin mówił, że Amerykanie nie mają żadnego prawa, żeby ingerować w jurysdykcję innego państwa, prawda? No to... Zresztą, chyba związki FIFA i najwyższych przedstawicieli FIFA z władzami rosyjskimi trwają. Blatter może odszedł, ale kolejny władca FIFA. Jest też przyjacielem Władimira Putina. Ja chciałem, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, czym jest FIFA, bo my żyjemy w świecie, w którym pojawiają się ogromne instytucje, które decydują o tym, do pewnego stopnia, w jak, jak żyjemy. Prawda? Facebook. No, w tej chwili jest na schodzącej, ale przez długie lata był taką instytucją. Mówimy o miliarderach typu Elona Muska, którzy są kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą i decydują o tym, jak żyją miliardy ludzi na świecie. FIFA teoretycznie jest związkiem prywatnym. Miłośników piłki nożnej. Organizacją non-profit. Organizacją non-profit. To jest tak, jakby ktoś założył sobie związek wędkarski i mu się rozrósł do skali globalnej. To jest organizacja, która jest poza kontrolą i która decyduje o losie milionów czy miliardów ludzi na świecie. Może nie o ich życiu codziennym, natomiast z pewnością ma wpływ na to. Niewątpliwie masz rację z jednego podstawowego powodu, bo FIFA uwłaszczyła się na spektaklu. Który pasjonuje cały świat. O tym również wspomniałeś w swoim no słowie No tak, to, jest, to, to, jest, to my powodujemy. Nieracjonalność to prawda? To my powodujemy, że ten futbol jest tak ważny, to ci ludzie, którzy pomimo tego, że wiedzą wszystko o Putinie, wiedzą wiele i, i będą wiedzieli jeszcze więcej, mam nadzieję, w trakcie Mundialu o Katarze tam pojadą, to, to są ci wszyscy ludzie, którzy będą oglądali Katar w telewizji, Mundial w Katarze, chociaż dzisiaj już na przykład przeczytałem że są sondaże, z których wynika, że ten baner na stadionie chyba Borussia Dortmund, że nie jedźcie do Kataru, a my się na was nie obrazimy, to we Francji ponad blisko 30% ludzi interesujących się futbolem, mówiących, że kibicują futbolowi w kraju, który broni tytułu Mistrza Świata, powiedziało, że nie spojrzy na. Mistrzostwa w Katarze, nawet jeśli to jest deklaratywne i tak naprawdę spojrzą, bo jak Francuzi zaczną dobrze grać, wyjdą z grupy, to oni tam nawet mówią, że być może zmienią swoją decyzję. Ale jednak, ja mam taką nadzieję, że ci wszyscy w Katarze, którzy liczyli, że przy pomocy władzy Kataru, które liczyły, że przy pomocy tego Mundialu uda się wybielić wizerunek, ocieplić wizerunek Kataru w świecie jako państwa. To się wszystko nie uda. Mam taką nadzieję. Z mediów, które w tej chwili relacjonują z Kataru, nie licząc czysto piłkarskich, o futbolu jest mniej niż o tym, o czym my mówimy w tej chwili. Myślę, że to może być porażka Katarczyków, że to jest jednak o krok za daleko, że ludzie, aż tak daleko idącej hipokryzji i konsekwencji właściwie niezachwianej pewności, że przy budowie tych stadionów ginęli ludzie, to, 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 to tak gładko nie przejdzie. Ja mam taką nadzieję. Panie profesorze, zwracam się do Łukasza Fyderka, który jest z nami w Krakowie. Po co Katarowi jest potrzebna organizacja tego turnieju? No właśnie, mam wrażenie, że tutaj sposób myślenia, który tutaj wybrzmiewa o tym, jak, że Katar chce wybielić swój wizerunek, to nie jest sposób myślenia, który, który dominuje w elicie arabskiej, w elicie katarskiej. Katar właściwie nie potrzebuje wybielać swojego wizerunku. To jest dla niego wtórna rzecz. Katar organizuje to, bo jest małym państwem, które jest permanentnie zagrożone, które jest w ultra niebezpiecznym miejscu na Ziemi. I uważa, i tak, taka była myśl polityczna poprzedniego emira, który, który stał za wyborem, czy też za całą procedurą, którego koncepcją było to, że, że Katar ma dostać te Mistrzostwa Świata, założeniem Kataru jest to, że żeby być bezpiecznym, trzeba być w jakiś sposób ważnym i dostrzegalnym, bo to jest małe państwo, którego populacja obywateli wynosi tyle, co populacja mieszkańców Bydgoszczy. Prawda? Wciśnięty między Arabię Saudyjską a Iran. Oni są bardzo bogaci, ale bardzo, bardzo zagrożeni. Czego dowodem było to, że niemalże doszło do inwazji Kataru w 2017 roku. Przez dwa lata ten kraj był izolowany. Przez dwa lata kraj był izolowany. Cała żywność docierała właściwie transportem powietrznym. I ten kontekst musimy pamiętać, gdy mówimy o Katarze. Oczywiście ja nie podważam tu problemów z, z korupcją, czy też no, które, o których, które zostały naświetlone, ale też, no tak jak mówię, to jest element polityki... Bezpieczeństwa Kataru, być widocznym, być ważnym. Katarczycy, a w szczególności to była myśl poprzedniego emira Hamada Assaniego, wyszli z założenia, że jeżeli będzie Katar pro, realizował taką politykę jak dotychczas, czyli jak do 1995 roku, bogacimy się, jesteśmy cicho, no to wcześniej czy później albo Arabia Saudyjska, albo Iran przyjdą i powiedzą: No, właściwie to jest nasze. Oddawajcie, prawda? Bo Katarczyków jest tak mało. Panie profesorze, jak rozumiem, pan chce nam powiedzieć, że my mamy takie europocentryczne podejście do, do całego problemu organizacji. Znaczy, nie całego problemu, tylko do motywacji Katarczyków, a szczególnie katarskiej rodziny panującej, do tego, żeby robić ten mundial. To jest tylko to jest jakby wycinek szerszej polityki zagranicznej. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia Dochy to Katar od y, rządów poprzedniego emira starał się być aktywny międzynarodowo. Zrobił bardzo wiele, żeby przyciągnąć Amerykanów, żeby zbudowali tam bazę y, y, swoich sił powietrznych, czego Amerykanie nie chcieli robić, no ale w końcu zrobili. Potem zbudował telewizję Al Jazeera, która zaczęła być kontrowersyjna, ale ważna w jakiś sposób. Dała, dała Katarowi jakieś narzędzie za istnienia potem był mediatorem w bardzo wielu konfliktach y, y, toczących się na przykład Bliskiego Wschodu i Afryki od y, y, Somalii y, przez y, y, Etiopię Erytreę y, Liban y, Jemen wszędzie tam katarska dyplomacja starała się mediować i y, y, to jest y, jakby ja tutaj to żeby, żebyśmy zrozumieli kontekst w którym pojawiła się decyzja o zabieganiu o te, o, o te mistrzostwa, i w którym sam fakt, że one się odbywają, że tylu ludzi przyjedzie, że Katar w odniesieniu do swoich sąsiadów no, muszą się oni liczyć, nie mogą go najechać w tym czasie, to to już jest zwycięstwo w jakimś sensie dla Katarczyków. No, a to, że przy okazji świat uczy się o tym, jak działają rządy państw naftowych i państw autorytarnych. No to jest, to jest inny, inny kontekst. No. Panie profesorze, ale czy nie, nie przepraszam, że wchodzę w słowo, ale proszę nam wyjaśnić, czy Katar rzeczywiście mając takie bogactwa, mając tak nieograniczone środki, musiał zatrudniać tych pracowników niewolników, musiał dopuszczać do tego, że oni będą marli jak muchy przy budowie tej tej Infrastruktury. Czy nie wydaje się panu, że to jest jednak jakiś nieprawdopodobny wizerunkowy błąd, niezależnie od spojrzenia na to z Europy, z Ameryki Północnej. Czy to się nie musiało tak dziać. Ci, którzy nie mają pieniędzy, nie organizują takich imprez, albo jakim brakuje, no to wtedy wyzyskują ludzi, ale Katarowi niczego nie brakowało. To była świadoma decyzja władz tego kraju i wydaje mi się, że my nie możemy tego rozgrzeszać, mówiąc wyłącznie, że byli zagrożeni i że trzeba spowodować organizując tego typu imprezy, że ludzie wreszcie dowiedzą się, gdzie jest ten Katar i co to jest za kraj. Bo do mnie tego typu rozumowanie troszkę nie trafia. To za dużo y, kosztowało ludzkiej krzywdy i ludzkich żyć. Takie jest moje zdanie. To znaczy, ile kosztowało? Bo co do tego jest sporo dezinformacji. Liczba 6,5 tysiąca śmierci została z, 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 to jest jedna z cyfr, które pojawiły się w artykule Guardiana i ona została przez fakt checkerów zdementowana. Druga liczba podawana to jest 50 osób, które zginęły przy budowie stadionów. Zatem o której krzywdzie mówimy? Bo chcę tylko podkreślić, że to jest bardzo upolityczniona kwestia. Nie chcę rozgrzeszać Kataru, tylko pokazać, że w, na budowach w krajach Zatoki Perskiej pracują wyłącznie pracownicy zewnętrzni i w, i w bardzo specyficznym systemie w systemie kafala, który jest taki sam w Arabii Saudyjskiej, Katarze, Emiratach Arabskich, także w krajach nienaftowych, takich jak Jordania i Liban. W tym wymiarze jakby to, co się dzia działo przy budowie stadionów, yy, nie różniło się w żaden stopniu od tego, co się działo przy budowie Burj Khalifa, Burj Al Arab, każdej innej mega inwestycji, których w państwach... No, tylko, Zatokli że wtedy nikt o to nie pytał, że wtedy nikt o to nie pytał, a w tej chwili, kiedy chodzi o mundial, to pytają. O to też pyta... Nie, nie, nie. Znowu, nie, że nikt nie pytał. Międzynarodowa Organizacja Pracy o to... Sam tylko teraz jest to bardziej widoczne, ale o to też pytano i, yy, I to też piętnowano, no tylko miało to mniejszy zasięg, tak? yy, yy, I nadal się to piętnuje, jeżeli chodzi o zarówno Katar, jak i inne yy, inne kraje. Panie profesorze, ale jednak, ale jednak dla mnie miarą cynizmu katarskich władz jest to, że oni mówią, oczywiście, popełnialiśmy błędy, ten system był yy, okrutny, zmieniamy go, a gdybyśmy nie dostali mundialu, to byśmy nie zmienili. No niestety tego typu argumentacja powoduje, że ja mam naprawdę coraz mniejszą ochotę ten mundial oglądać. Nie wiem, czy jest tak panie redaktorze, czy oni by nie zmienili. Ja jeżdżąc w tamten region obserwuję, że rządy tych krajów są pod ciągłą presją, szczególnie Unii Europejskiej, z poprawy warunków życia i dotyczy to zarówno Kataru, jak i Emiratów Arabskich. I ten progres jest widoczny na przestrzeni ostatnich 15 lat. Więc, um, ale z drugiej strony są też ograniczenia tego postępu. Jednym z zasadniczych postulatów y, 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 organizacji broniących praw robotników jest to, żeby oni mogli się uzwiązkowić i żeby mogli zabiegać o swoje prawa. I to napotyka na twardy opór, ponieważ są to rządy autorytarne, są to monarchie absolutne, które w żadnym przypadku nie pozwolą na uzwiązkowienie robotników. Panie profesorze, czy cokolwiek się zmieniło w tej chwili? Przez te ostatnie lata, od kiedy Katar wie, że będzie organizował mistrzostwa, w obyczajowości, w sposobie życia w Katarze, w prawie Kataru? W Prawie Kataru, no tak, mamy też do czynienia z Katarem trochę innym. To jest Katar, który wygrał postępowanie, to był Katar poprzedniego emira, emira Hamada. Od 2000, w 2013 roku doszło do zmiany. Władzę przejął jego syn Tamim. No to jest tak. Trochę jak mówić, może taka analogia o Watykanie, ponieważ najbliższą nam kulturowo monarchią absolutną jest Watykan, więc to jest tak jak mówić o Watykanie Benedykta i Franciszka, To są, ponieważ monarchia absolutna, monarcha absolutna ma bardzo dużą władzę, więc emir Tamim emir wprowadził swoje odrębne trochę rządy. On jest w jakimś sensie bardziej konserwatywny obyczajowo i religijnie od swojego ojca, ale, ale z drugiej strony wprowadził dwie ważne reformy prawa pracy, które poprawiły, jak funkcjonują robotnicy z krajów głównie Azji Południowej, bo są to głównie Nepalczycy, Pakistańczycy. Czy Indusi w, w, w Katarze poprawiły w stosunku do poprzedniej rzeczywistości? Ciągle jednak no, są twarde takie wymiary, kiedy, gdzie, gdzie ci robotnicy nie mają takich praw jak robotnicy w Europie czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych. A jest takie dążenie, żeby mieli takie prawa? W ogóle jest taki, taka aspiracja? Taka jest presja zewnętrzna. Ta presja zewnętrzna jest, ona była przed mundialem i jest teraz y, widoczna. Jest to presja przede wszystkim organizacji takich jak Międzynarodowa Agencja Pracy czy Unia Europejska. Ta presja jest ciągła, ona była przed mundialem, jest teraz, jest może mniej widoczna publicznie, natomiast ona, ona jest ciągła, ale y, napotyka na bariery, które wynikają z ustroju tego państwa. To nie jest państwo wolne, to jest państwo, które jest monarchią absolutną. Tam nikt, nawet sami Katarczycy, nie tylko przybyszą, nie mogą się y, zrzeszać, uzwiązka, uz uzwiązkawiać. Tam nie ma po prostu wolności zgromadzeń ani stowarzyszenia. Y, no i, i, I na tym jest zbudowany ten system. Y, ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Kataru pracować, robią to dobrowolnie. Y, f, dla y, tych, tych, tych robotników jest to też szansa na wyrwanie się z biedy w swoich krajach. No, ale trafiają do systemu, gdzie, gdzie są w dużym stopniu zależni, już teraz mniej niż poprzednio, ale w dużym stopniu zależni od swojego pracodawcy, y, który zawsze jest Katarczykiem, jest, jest, jest obywatelem Kataru. No, bo pamiętajmy, że mówimy o kraju, który ma, y, w którym jest 300 tysięcy, nieco ponad 300 tysięcy obywateli i ponad 2 miliony mieszkańców, tak? Czyli y, 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 znowu ci obywatele są w mniejszości w swoim własnym państwie. Bardzo specyficznie. No ale ci mieszkańcy nie mają żadnych praw. Albo mają je w, w ogromnym stopniu ograniczone z kolei. No nie, że żadnych. Mają, pra mają prawa ograniczone, tak. No, tak. Mają ograniczone, ale mimo wszystko yy, yy, mają przede wszystkim możliwość zarabiania stosunkowo dużych pieniędzy. no i Ja bym ja też nie przesadzał z tą dobrowolnością przyjazdu tych robotników, bo głód i nędza to nie są jednak yy, dobrowolne powody. Oni tam nie przyjeżdżają po to, żeby zarabiać więcej. Oni tam przyjeżdżają po to, żeby przeżyć. I wydaje mi się, że w jednym chyba się zgodzimy. Niezależnie od przyczyn, dla których katastrofą Organizuje, organizuje Mundial? Czy, czy chodzi o wybielanie się poprzez sport? Czy chodzi po prostu o zaistnienie, bezpieczeństwo, znaczenie na arenie międzynarodowej? To jednak ten Mundial zaczyna przynajmniej. Jeszcze przed startem, tak możemy to oceniać, zaczyna być jednym z najbardziej absurdalnych w historii. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tych absurdalnych historiach bareizmach niemalże, prawda? Mamy sztucznych kibiców, Bengalczyków przebranych za Francuzów, którzy udają kibiców piłkarskich. Mamy hotele w kontenerach, podobno po 12 tysięcy złotych za noc, stadion zbudowany z kontenerów, który być może się rozpada. Jeszcze w piątek, czyli w dniu, kiedy to nagrywamy, mamy zwrot organizatorów w sprawie alkoholu, zwrot o 180 stopni. Miał być dostępny na stadionach, na dwa dni przed turniejem zmiana decyzji organizatorów. Nie będzie alkoholu na stadionach. Tak jak pan profesor wspomniał, Kater ma 300 tysięcy obywateli. De facto mamy do czynienia z turniejem miejskim, prawda? Bo właściwie te stadiony są w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie e, najdalej. E, właściwie można powiedzieć, że z takiego historycznego punktu widzenia cofamy się do pierwszego Mundialu w 1930 roku, który też był rozgrywany tylko w jednym mieście, w Montevideo, w Urugwaju, e, na zaledwie trzech obiektach. Teraz mamy e, oczywiście różnicę. E, obiekty są ultra nowoczesne, ale, ale de facto jest to powtórka z roku 1930. Mundial organizowany jest w kraju, który właściwie nie ma żadnych tradycji piłkarskich, prawda? No, co do tego musimy, musimy się zgodzić. I jeszcze ze sportowego punktu widzenia mamy mundial właściwie w zimie, tak? Eu jeśli chodzi o, o Europę. I mamy turniej, na który przyjeżdżają zawodnicy, właściwie prosto z meczów ligowych. W niedzielę mecz ligowy, w, w niedzielę otwarcie Mundialu po tygodniu? Tylko Leszku to jest wszystko bardzo znakomita lista. Tylko zwolennicy organizacji tego turnieju powiedzą, ale co ma z tym wspólnego Katar? My się zgłosiliśmy, dostaliśmy organizację, no to to wszystko są decyzje ale FIFA. To, to ja przypomnę, że Katar, kiedy został wybrany, turniej miał być organizowany w czerwcu i lipcu, na przełomie tych dwóch miesięcy. Dopiero po kilku dobrych tygodniach zorientowano się zaraz, zaraz, przecież tam jest 45 stopni w słońcu i nie da się grać meczów w nocy. Spójrzmy na kalendarz Mistrzostw Świata, to są cztery spotkania dziennie, trzeba grać w samo południe i dopiero wtedy yy, ten termin po długich negocjacjach przeniesiono na listopad, grudzień. I sam ten fakt świadczy o tym, że de facto po prostu krążyły koperty z pieniędzmi. Nikt za bardzo się nie zastanawiał nad tym Katarem, y, jakie są uwarunkowania grania w piłkę nożną tam, y, tylko po prostu liczyła się kasa. Panie profesorze, jakie są kryteria uznania tych mistrzostw za sukces przez Katar? To znaczy, Katarczycy dojdą do wniosku, że udały nam się mistrzostwa. Kiedy stanie się co? Ja myślę, że Katarczycy, jeżeli nie wydarzy się m, nic z bardzo złego, bo może jeszcze ten skomentuję, zanim odpowiem na, pyta na pytanie pana redaktora, e, skomentuję ten ostatni z redakcji. Bo pamiętajmy, że e, e, jest to niebezpieczny region świata. E, I e, kwestia alkoholu na trybunach chociażby, no to jest pewnego rodzaju. Wyzwanie, które łączy je też z problemem terroryzmu, zapomnianym trochę ter problemem i być może problemem, do którym w ogóle nie będziemy mówić w kontekście tych mistrzostw. Oby tak było. Ale jest, jest to, są to mistrzostwa świata w rejonie wojen i w rejonie, gdzie występują akty terroryzmu. W związku z czym, jeżeli wszystko się po prostu odbędzie, wszyscy przyjadą i wyjadą bezpiecznie, niezależnie z jakimi opiniami, to będzie sukces dla Kataru. Natomiast wszelkiego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą się pojawić w związku z terroryzmem islamskim, fundamentalizmem islamskim, no to, to, będzie, to będzie poważny problem dla Kataru, poważny problem dla FIFA, poważny problem dla, dla kibiców. W związku z czym. Czyli no Katar ja nie będzie się przejmował tym, jak kibice będą. Po prostu opisywać te absurdy na Facebooku, mówić o tym, że nie mają gdzie spać albo wydają jakieś kosmiczne pieniądze. Zresztą już chyba teraz wiedzą, że wydadzą te pieniądze. Oczywiście, że się nie będzie tym przejmować, bo nauczy, jakby w toku tego procesu, który nazywamy recyclingiem petrodolarów, czyli przepływami finansowymi, które sprawiają, że pieniądze, które Zachód czy my płacimy za paliwo, trafiają do krajów takich jak Katar, Rosja czy, czy, czy Arabia Saudyjska, a następnie wracają do. Europy, głównie zachodniej w postaci inwestycji w nieruchomości, ale także kluby piłkarskie w Katarczycy, podobnie jak inni przywódcy Krajów naftowych nauczyli się, że kibic, opinia kibica zasadniczo na końcu jest zawsze pozytywna. Niezależnie, kto jest właścicielem klubu, czy a właścicielami klubu w odniesieniu do piłki klubowej, są coraz częściej politycy bądź fundacje pochodzące z krajów, które są po prostu krajami naftowymi. Więc myślę, że, że, że jakby po tej lekcji, którą, którą daje piłka, ligowa piłka europejska, to nie jest postrzegane jako wielkie zagrożenie. Tym bardziej, że pamiętajmy, że żyjemy w dobie. W której niezależnie czy mówi się dobrze czy źle, najważniejsze, żeby mówili. Prawda? Jeżeli jest przekaz, jest widoczność, to dopiero później można dokonać pewnego spilu tego przekazu. I jeżeli wszystko będzie toczyło się tylko w sferze takich właśnie doznań, komentarzy, to ja nie spodziewam się, żeby tutaj Katarczycy się o to bardzo martwili. To, o co się mogą martwić, to są te twardsze wymiary bezpieczeństwa, i, i, i tutaj, tutaj upatruję. Największe ryzyka dla e, Kataru. A w tej dziedzinie, od której pan zaczął, to znaczy w dziedzinie bezpieczeństwa Kataru, mówiliśmy o tym, jak ten kraj był głęboko zaangażowany w różnego rodzaju konflikty, do tej pory jest w różnego rodzaju konflikty, które toczą się w regionie, czy to Bliskiego Wschodu, czy Półwyspu Arabskiego, to jest tak, że Katar jest skazany na sukces. To znaczy, to, jeżeli ta impreza przebiegnie w sposób spokojny, to jego znaczenie, jego pozycja w regionie wzrośnie? Tak, to jego pozycja w regionie, szczególnie w świecie arabskim, wzrośnie, ponieważ jest to pierwszy mundial na terytorium krajów arabskich. Jest to okienko do pokazania kultury arabskiej i w tym sensie to jest historyczny moment, który milionom Arabów, czy można powiedzieć górnolotnie setkom milionów Arabów, da poczucie dumy. I, i zakorzeni Katar w tym uniwersum świata arabskiego jako ten kraj, który pierwszy osiągnął coś, co nie udało się żadnemu innemu krajowi arabskiemu. Panowie, zwracam się teraz do moich gości w studio. Może my po prostu ulegamy pewnemu złudzeniu eurocentrycznemu, bo za każdym razem kiedy Mundial organizowany jest w kraju, który nie ma tradycji piłkarskich, i to było tak samo w Stanach Zjednoczonych, tak samo było w Korei. Ja już nie mówię o Rosji, prawda? Toczyliśmy te same dyskusje, oczywiście inaczej były rozłożone akcenty, ale no nie można przecież organizować mundialu non-stop w Anglii, Holandii, Niemczech i no dobrze, teraz być może nazby było stać, to może sobie my zorganizujemy mundial, prawda? No nie, może to jest naturalny proces, że te imprezy trafiają czasem w miejsca, które budzą nasze wątpliwości, budzą obawy i są krytykowane po prostu. Ale jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i ten Mundial, który był zresztą bardzo fajnym Mundialem, i sportowo, i i no tak, ale i wszyscy ironizowali. bo... Ale Wszyscy ironizowali, że Amerykanie nie rozumieją sportu, w którym 22 facetów biega po boisku przez tak, 90 jest 1-0. prawda? Tak. Do dzisiaj zresztą nawet pomimo tam ekspansji, o której się mówi w stanach w futbolu, to dla przeciętnego Amerykanina futbol to jest y, pod kobiecy i popularny głównie w, y, w szkołach wśród dziewcząt. Także to do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, jeśli chodzi o tę Rosję, o którą wymieniłeś tak, to, to, to tam można wytoczyć różne zarzuty oprócz tego, że futbol tam nie istnieje, czy jest nie, nie, niepopularny. W Katarze, nie wiem, czy pan poseł się zgodzi, ale z tego, co ja wiem, to ciągle najpopularniejszym sportem są wyścigi wielbłądów. Natomiast, natomiast z mojego punktu widzenia, to wszystko, o czym, o czym mówiliśmy, jest niezwykle istotne. Ja rozumiem te uwarunkowania regionalne, geopolityczne, wszystko: Saudowie, Katar, Rosja, ropa, wojna na Ukrainie. Natomiast ten wewnątrz arabski punkt widzenia jest dla mnie mniej istotny. Ja jestem Europejczykiem, dla którego związki zawodowe, prawa pracowników, demokracja są najważniejsze. Jeżeli kraj jest autorytarny, to nie powinniśmy mu przyznawać takiej imprezy, szczególnie, szczególnie teraz, tak myślę, bo kiedy ten Mundial został Katarowi przyznawany, to mówią, mówiąc szczerze, i tu pan profesor ma rację wiedziałem, gdzie jest Katar, ale nie miałem. Takiej wiedzy o tym państwie, jaką mam teraz po przeczytaniu, nie wiem, dziesiątków artykułów i książek na ten temat. Można to samo powiedzieć, że kiedy Igrzyska w Soczi albo Mundial w Rosji był przyznawany Rosji, to Putin był już tym Putinem, który jest w tej chwili, bo on zawsze był taki od urodzenia, ale wizerunkowo to była jednak inna Rosja. Myśmy postrzegali wtedy Rosję jeszcze, kiedy się Igrzyska w Soczi zaczynały jako troszkę inny kraj, a Putina jako człowieka, który podnosi ten kraj z kolan po latach jelcynowskiej smuty, prawda? Więc to wszystkie, te wszystkie historie, o których mówimy, różnego rodzaju pole polityczne, historyczne, zależności są ważne, ale tu się zgadzam z Darkiem i z Leszkiem, że takiego mundialu, jak ten w Katarze, jeszcze nie było. Tak kontrowersyjnego z wielu powodów. Z powodów praw, które, e, e, które stosuje organizacja, to z powodu terminu, z wielu powodów. I ja myślę, że mam nadzieję taką przynajmniej, że pan profesor nie ma racji, mówiąc, że dla Katarczyków jest zupełnie obojętne, co o nich napiszą i o ich mundialu media całego świata. Ja mam nadzieję, że dziennikarze, którzy tam pojechali, nie będą pisali tylko o futbolu. To już zresztą wyraźnie widać. Nie licząc mediów sportowych, nie piłka nożna jest głównym tematem relacji z Kataru. Ja mam nadzieję, że wizerunek Kataru nie zyska w świecie nie mówię o wewnątrz arabskich historiach tylko straci i to będzie dowód, że można e, liczyć na to, że dzięki sportowi urobi się opinie świata o sobie jakoś na przychylniejszą, ale są w tym urabianiu pewne granice. Mam Bardzo pesymistyczne zdanie, bo być może jeszcze jest wyjście B, które polega na tym, że Katar zmieni się na lepsze dzięki temu. Ale można się też zastanawiać nad jednym, czy ta cała y Pan y, arabska otoczka. Czy to nie jest po prostu strategia, strategia marketingowa? Y, Katar, który był pod ostrzałem z powodu, właśnie y, no choćby podejrzeń, y, podejrzeń, y, podejrzeń o korupcję, od dłuższego czasu podkreśla, że jest to pierwsza impreza w kraju arabskim, że to jest impreza całego regionu, że właściwie to może to nawet nie jest katarska impreza, tylko całej tej części świata. Ja tylko przypomnę, że starania już od 1994 roku organizacji Mistrzostw Świata, Czyniło Maroko. Zawsze, zawsze przegrywało. W tej chwili doszło do takiej sytuacji, że prawda jest jedna i oczywista wielkie pieniądze. Tylko to się liczyło. Tu nie liczyły się właśnie takie uwarunkowania, że Mundial będzie w nowym regionie świata. Nie, nie o to chodziło. Chodziło tylko o wielkie, wielkie pieniądze. Panie profesorze, Zmieni się Katar na lepsze dzięki temu, że tysiące kibiców przyjadą, że dzięki temu, że ten kraj będzie pod obserwacją całego świata przez te najbliższe tygodnie? Nie sądzę. Zapewne taka zmiana znaczy w pewnym stopniu na, nastąpić może, ale ja nie sądzę, żeby Katar tak bardzo wymagał zmiany. To znaczy, w porównaniu z innymi państwami autorytarnymi, o których mówimy, to Katar otrzymuje teraz. Znaczy, w, w pewnym stopniu zasłużone zwracana jest uwaga na, na, na mankamenty. Natomiast w porównaniu z krajami takimi jak Rosja czy Chiny, które organizują duże imprezy. No to e, na skali łamania praw człowieka, Katar jest naprawdę e, w zupełnie innym miejscu. E, e, mówię to jako człowiek, który bada autorytaryzmy, który, e, no jakby może e, mówię coś, co nie brzmi e, jakby tak miło dla ucha, ale no, mamy e, systemy autorytarne mają różny poziom represyjności. Ale to jest bardzo, jeśli pan pozwoli, to jest bardzo trzeźwe spojrzenie i być może podobne. My przyjmujemy jako rzecz zupełnie oczywistą, że Chiny są uczestnikiem. Zawodów sportowych w zasadzie w każdej dyscyplinie, w każdym miejscu na świecie. One organizują również ważne zawody sportowe, światowe. No i tak, no, różnica jest kolosalna. I jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym uzupełnić, zanim usłyszymy odpowiedź pana profesora. Ewidentną rzeczą jest, mówiąc kolokwialnie, że na Katar łatwiej napaść niż na Rosję czy na, e, czy na Chiny. Mam na myśli napaść oczywiście taką propagandową medialną, bo Katar, przy całym swoim znaczeniu e, gospodarczym i geopolitycznym, nie jest wielkim światowym graczem, tak jak Chiny i Rosja, i dlatego być może ta krytyka Kataru, i tu się zgadzam, w tej chwili jest piekielnie ostra, a ani ro Putinowska Rosja, ani e autorytarne Chiny jej nie doświadczyły, chociaż tam też zdarzały się głosy, to nie można powiedzieć tak, że, że świat milczał wobec tego problemu, ale rzeczywiście w takiej skali jak teraz no, się nie oburzał, z tym się zgadzam. Więc, więc dlatego chciałbym znać, żebyśmy znali proporcje. Krytyka uzasadniona jest konieczna i może przyczynić się do, 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 do jakichś zmian w Katarze. Choć znajmy proporcje w skali właśnie łamania praw człowieka. No, na, jako reżim niedemokratyczny, Katar jest krajem, który po prostu robi to w niedużym stopniu. Dlaczego? Dlatego, że ma niedużą populację i ma ogromne, a jego władcy mają ogromne pieniądze, którymi zasypują problemy, rozwiązując je. I nie muszą uciekać się do represji na szeroką skalę, mówiąc bardzo upraszczając złożone zegary. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi, o którym chciałem powiedzieć, to to, że mam wrażenie, że część tych negatywnych komentarzy dotyczy sfery obyczajowo-kulturowej, która łączy się z tym, że w, no, kultura arabska czy arabsko-muzułmańska ma ogólnie złą pracę. I e, nie, koniec, nie, w tej dyskusji naszej to nie wybrzmiało, ale dużo głosów, które, które, które w mediach zachodnich się pojawia, no, ma takie pod, że tak powiem podglebie, czy wybrzmiewają w nich tony tego rodzaju właśnie nietolerancji dla tej, e, do, dla tej odrębności kulturowej. E, m, I w tym sensie można by odwrócić pytanie, e, czy Katar się zmieni po wizycie Tylu, tylu kibiców, ale być może też Dojdzie do, i na to, i to jest sposób myślenia Katarczyków, który teraz prezentuję, że oni maj, mieli nadzieję, organizując to mistrzostwa, że gdy przyjedzie tylu ludzi i zobaczy kulturę arabską w wydaniu katarskim, to dojdzie do zmiany pewnego myślenia czy pewnej mentalności wśród Europejczyków, przede wszystkim Europejczyków tu chodzi. I Arab nie będzie już tylko utożsamiany z terroryzmem, ale także z nowoczesnością, z postępem, z nowoczesnymi stadionami i z, całą tą, i z tymi pozytywnymi przeżyciami związanymi z mundialem. Także to jest też taki wymiar, o którym może mniej myślimy teraz z naszej perspektywy, a który był istotny dla władz katarskich, gdy próbowały ubiegać się o to, no, środkami, jak powiedzieliśmy, bardzo często nieetycznymi. Dobrze, to może na koniec jeszcze porozmawiajmy o piłce nożnej, przez moment przynajmniej. To będzie na pewno piłka nożna na kosmicznym poziomie. Może ona przykryje wszystkie niedociągnięcia, zapomnimy o tych absurdach, zapomnimy o łamaniu praw człowieka, o tym całym złu, które się kryje gdzieś tam w tle. Będziemy się przyglądali. Polska pewnie wygra y, trzy mecze w porywającym stylu w swojej grupie, wyjdzie i, i pójdzie dalej. Będziemy oglądali. Wspaniałych profesjonalistów, wspaniałych piłkarzy na najważniejszej imprezie światowej. No czego więcej oczekiwać? Pewnie w telewizorze mecze będą wyglądały wspaniale, bo przecież nie ma różnicy, czy mecz rozgrywany jest w Londynie, w Paryżu, czy, czy na katarskim stadionie. Tak samo będzie to wyglądało. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co mówił pan profesor, bo. Tak mi się wydaje, że taka myśl mnie nawiedziła, że historia zatoczyła koło. Ci turyści, którzy mają przyjechać do Kataru i potem na całym świecie rozpowszechniać o nim dobre opinie. Tak samo myślał Mussolini w 1934 roku, kiedy organizował drugie e, Mistrzostwa Świata. Wówczas włoskie koleje udzielały specjalnych zniżek turystom z Francji, z Austrii, z Holandii, żeby tylko przyjechali do Włoch, zobaczyli jak pięknie funkcjonuje faszystowski reżim, a potem rozpowszechniali. I dobre opinie na całym, na całym kontynencie. Bez wątpienia, Darku, tak jak mówisz, piłka nożna znowu na miesiąc będzie królowała na naszych ekranach. Będziemy świadkami niesamowitych zdarzeń. Mundiale zawsze obrastały legendarnymi opowieściami, mitami. Pewnie znowu będą legendarne mecze, będą wspomnienia, które będą ciągnęły się za nami latami. Pewnie pod, pod względem sportowym będzie to znowu znakomity, znakomity turniej. No tak, ale panowie, przepraszam, ale ja tak dołożę nasze polskie smutki do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Czy wy naprawdę nie będziecie mieli żadnego problemu z oglądaniem reprezentacji Polski najlepszych piłkarzy, jakich mamy z orzełkiem na piersi pod... Wodzą kolegi fryzjera i ten na mostku kapitańskim związku stoi kumpel Gruchy. No jest to troszeczkę bolesne dla nas jednak. I ja się niestety obawiam. Tylko, że to jest trochę inny temat, bo to no tak, jakby, tak. Jak, jak oni wygrali Ale... w Anglii, to też. Tak, Mielibyśmy ten sam tak problem. oczywiście, że tak, jasne, ale dla mnie jest to pewien problem. Dla mnie jest to pewien problem i nie ma co udawać, że no, zwycięstwa, których absolutnie szczerze tej drużynie życzę, e, e, będą smakowały tak jak powinny smakować, jeżeli się już one w ogóle zdarzą. Myśmy niedawno przeprowadzili coś w rodzaju takiej no może nie na wielkiej próbie, ale ankiety. Z której wynika jasno, że większość, większość kibiców piłki nożnej, takich, takich kibiców naprawdę zaangażowanych, oni wierzą, że możemy wyjść z grupy. Oni analizują szanse, oni mówią o poszczególnych graczach. Natomiast ci, którzy się Interesują futbolem okazjonalnie, przy okazji, właśnie Mistrzostwa Świata, Euro, kiedy gra reprezentacja, a nie tam codzienną ligową młodką, no to wśród nich zdecydowanie dominują opinie szydercze. I ja mam nadzieję, że ta triada, pierwszy mecz, prawda, który o niczym nie decyduje, drugi o wszystko i trzeci o honor, że ona się skończy tym razem. Natomiast chciałbym się no, bardziej tym cieszyć. Dla mnie ten Mundial także znacznie, Naszych powodów jest odrobinę wstydliwy. Panie profesorze, pan będzie oglądał mecze? Myślę, że tak. Choć raczej jestem tym rodzajem kibica okazjonalnego raczej niż regularnego, ale, ale rzeczywiście na no, to jest taki moment, kiedy, kiedy to zainteresowanie piłką wzrasta. I będę oglądał mecze i będę też bardzo ciekaw, jak będą rozkładały się Sympatie polityczne i sy jakie odzwierciedlenie znajdą sojusze polityczne w kibicowaniu. No chociażby mecz Polski z Arabią Saudyjską będzie dla mnie bardzo ciekawy, bowiem jak wiemy, Katar i Arabia Saudyjska nie przepadają za sobą. Iranu ze Stanami Zjednoczonymi może być też ciekawy z pańskiego punktu widzenia, prawda? Więc, więc ja będę, będę patrzył z, bardzo, z dużą ciekawością na to, co się będzie działo na Murawie, ale z jeszcze większą ciekawością na to, co się będzie działo na Trybunę. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej i Leszek Jarosz, TVP Sport. Byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Próbowałem wybrać piosenkę o Katarze i nic nie znalazłem, ale to, co znalazłem, dotyczy Turcji, która jest sojusznikiem Kataru. A poza tym rzecz dzieje się w Curichu, gdzie mieści się Jaskinia Zła, czyli siedziba FIFA. Artur Andrus. Córek. Gdy się na córki złości To w tej kolejności Którejś nocy wyszły z domu I uciekły po kryjomu Dostał tata wieści Z których wyszło, że są w mieście córki te trafił szlak i zakrzyknął tak Cyniczne, córy, córychu, potępiam was wszystkie w szambu Cyniczne, córy, córychu, Płaczę za wami stambór.

Każde z podobizną zięcia tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne, córy, córychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne, córy, córychu, płacze za wami z trambu. Mieć i fosfor. W tajemnicy przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata za już życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło gra cynicznie. Cyniczne, córychu potem pian was wszystkie w czambu. Cyniczne, córy, córychu płacze za wami w Istanbul. Cyniczne, cury, cury potem pian was wszystkie w czambu. Cyniczne, córy, cury płacze za wami Artur Andrus w raporcie o stanie świata: Zmieniamy tonację i zmieniamy temat. Trwa rosyjski ostrzał infrastruktury krytycznej w Ukrainie. 15 listopada nastąpiła kulminacja tego ostrzału, jej skutkiem była również tragedia, która miała miejsce w przewodowie koło Chrubieszowa. W wyniku wybuchu rakiety zginęło dwóch mężczyzn. Polska oraz NATO twierdzą, że pocisk był wystrzelony przez ukraińską obronę przeciwrakietową. Ukraińcy jak dotąd nie przyjmują tej wersji wydarzeń, twierdząc, że rakieta została wystrzelona przez Rosjan, choć w czwartkowej wypowiedzi prezydent Zełenski przyznał, że nie jest do końca pewny, co wydarzyło się w Przewodowie. W studio Paweł Reszka, reportażysta polityki, laureat nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, bardzo gratuluję i witam w raporcie. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dlaczego Ukraina nie chce zaakceptować wersji wydarzeń, którą ustalili Polacy i Amerykanie? Wydaje mi się, że to taki mechanizm to nie my który, ja rozumiem emocje i rozumiem strach, panikę, że jak coś pójdzie nie tak, to przez ten nasz błąd może Zachód się od nas odwróci, może Polska się na nas obrazia a oni są teraz w poważnym kłopocie bo na froncie poszło im nieźle. Ale Rosja odpowiedziała niszczeniem elektrowni, niszczeniem ciepłowni. Oni zostają na zimę bez prądu, bez ogrzewania. I siły się, no, siły są poważnie nadwątlone i chociaż im dobrze rzeczywiście idzie na front, froncie, no to mamy z rekrutów ponad 200 tysięcy po stronie rosyjskiej zmobilizowanych, którzy będą dochodzili. No więc czekają Ukraińców ciężkie czasy i wydaje mi się, że to było tak, e, że to był taki trochę mechanizm wyparcia, trochę może jakoś się uda. Tak mi się wydaje, bo zdaje się, że coraz mniejsze są wątpliwości, że to jednak ukraińska rakieta. No i tak jak słusznie z początku, chyba Rysi Sunak powiedział, taką złotą myśl, że niezależnie od tego, jaka to była rakieta, to nigdy by nie spadła, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy i widzę, że to teraz jest powtarzane, także przez polskie władze, co jest moim zdaniem dobre i może tak zmniejszyć napięcie i dać Ukraińcom, no, taki oddech to, żeby uwierzyli, że, że, że to wszystko jest zrozumiałe, tak? Myślisz, że to jest pewien rytuał polityczny, czy też może po prostu proces polityczny, który prowadzi na końcu do tego, że przyznają, że po prostu wyniki tego dochodzenia są prawdziwe, no bo alternatywą jest zapędzenie się kompletnie w ślepy zaułek, z którego bardzo trudno będzie wybrnąć. Mamy sytuację, w której wcześniej czy później poparcie dla pomocy Ukrainie będzie się chwiało. Ono się już chwieje w niektórych krajach europejskich, również w takich jak Czechy, które przecież bardzo. Silnie pomagały Ukrainie od samego początku. Tutaj jest bardzo trudny moment. Mamy tragedię ludzką, która musi zostać doceniona. Tragedię, która nie została zawiniona przez Ukraińców. Nikt przecież tego nie mówi, że Ukraińcy są w jakimkolwiek stopniu winni. Bronili się przed Rosjanami, nieszczęśliwy wypadek nastąpił. Niestety ta rakieta nie uderzyła w pole kartofli, tylko uderzyła w miejsce, gdzie byli ludzie i ci ludzie zginęli. Coś z tym trzeba będzie zrobić. No nie da się tego zostawić y, po prostu kolejom rzeczy. Tak mi się wydaje i to jest, tak jak wytłumaczyłeś, tak Ukraińcy mogliby to wytłumaczyć i to zostanie zrozumiane. Ja myślę tylko, że no, wymaga to, to, to chwili, tak? Trzeba by było dać szansę Zeleńskiemu, Prezydentowi Złońskiemu, żeby się wycofał z, z tych swoich takich no, z twardych słów, że, że to nie my, żeby, żeby mu otworzyć jakieś drzwi no i zapewnić go pewno kuluarowo, że, że poparcie jakby się nie zmieni. No trudno... Ale to widać, wiesz, nie tylko na poziomie takim politycznym. Ja yy, z chwilę po, po tym, jak zaczęło wychodzić, że to z, z dużym stopniem prawdopodobieństwa może być yy, ukraińska rakieta no, od kolegów Ukraińców, od dziennikarzy, od zwykłych znajomych, natychmiast dostawałem pytania, a jak to jest komentowane w Polsce? Z takim podtekstem, czy coś się nie zmieni, czy jesteście bardzo je, na nas wkurzeni, jeżeli to się okaże prawdą? No, przecież musimy pamiętać o tych demonach, które na szczęście śpią, prawda? Od lutego śpią antyukraińskie demony w Polsce i w, w paru in, jeszcze innych miejscach na świecie. Ale one są obecne i nie należy ich rozbudzać. Zawsze to się działo. Nasze relacje z Ukraińcami się rozwijały po sinusoidzie, tak? Kiedy mieliśmy rewolucję pomarańczową. Były polskie flagi na Majdanie, kochaliśmy się, potem znowu się zaczynało, a jednak najczęściej wołęń był przywoływany. Potem rewolucja godności, aneksja Krymu, to samo. Wielkie poparcie Polski potem to, to wracało. Od tej historii nie da się uciec, ale też jakby no, widać, gdzie jesteśmy, tak? Widać, że to już jest to ta tragedia Ukrainy też się powinna przerodzić w. i reakcja Polski na nią, polskiego społeczeństwa, powinna się przerodzić w to, że, że te stosunki znajdą się gdzie indziej. No, te narody się zbliżyły, ci Ukraińcy żyją obok, obok nas. I oni też, wiesz, zauważyłem, ich społeczeństwo przeżywa niesamowitą ewolucję. Oni stali się dumni, oni stali się pewni siebie. Ta wojna dała im poczucie wartości, że jednak wytrzymali, że potrafili się zjednoczyć. I wiesz, jak jesteś pewny swojej wartości, to zupełnie inaczej e, jesteś gotów, wiesz, przyznałeś też jakieś złe rzeczy, które się zdarzyły. Różne słowa przychodzą ci łatwiej, tak? E, nie jest to dla ciebie jakieś słowo, przepraszam. A, słowo, przepraszam, które, mhm. wiesz, padało, tak? Być może. I być może na koniec tej historii ono będzie musiało paść. To jest zupełnie naturalne, bo ja wracam do tej podstawowej rzeczy. Zginęło dwóch Polaków, którzy nie powinni byli zginąć. Byłoby dobrze, gdyby pan prezydent Załański wyraził żal, przeprosił, mhm. może to... spotkał się nawet, wiesz, z rodzinami. To by na pewno nikomu nie zaszkodziło. No bo faktą się nie zaprzeczy? Przepraszanie nie jest wyrazem słabości. Nie, jest czasem wyrazem siły a bardzo często bywa również wyrazem żalu, prawda? że coś się wydarzyło. Jak przepraszamy, niekoniecznie musi to oznaczać, że, się, że, że wina jest po naszej stronie. Coś się wydarzyło, nad czym w tym wypadku nie mieliśmy kontroli. Zacząłeś mówić o sytuacji na Ukrainie. Najwyraźniej Rosja próbuje złamać morale ludności. Mamy te ataki na infrastrukturę krytyczną. Chodzi o wyziębienie Ukraińców, o to, żeby przed zimą. Nie wiem, zwrócili się przeciwko swojemu rządowi i zaczęli mówić, słuchaj, może, może prezydencie Załęski, może zacznij z nim rozmawiać. Trudno mi powiedzieć, na co oni liczą, ale na pewno to jest taka kolejna zmiana. Pierwszy raz, pamiętamy, szybko weźmiemy kijów, wyrzucimy tą faszystowską huntę, będą nas witali kwiatami. Nie zadziałało. No to dobra, wycofujemy się z pod Kijowa, robimy im kocioł. Blicki, taki elegancki w Donbasie. Nie wyszło. Y, no dobrze, to teraz y, będziemy się posuwali na południu. Na południu też, też nie wyszło, tak? Musieli sami Rosjanie się wycofać. Zresztą dzięki sprzętowi z zachodu, tak? Bo nagle się pojawiła ta y, artyleria średniego, y, dalekiego zasięgu i można było odpowiadać ogniem. Jak ja wyjeżdżałem z Ukrainy, kiedy był brany Lissichens, to, był, to było coś niesamowitego. Rosjanie walili do tych Ukraińców jak do kaczek. I Ukraińcy nie mieli czym odpowiadać. Przyszedł sprzęt, sytuacja na froncie się wiesz, błyskawicznie zmieniła. Myślę, że Putin, Rosja szuka jakiegokolwiek sukcesu i. Ja wiem, że to brzmi brutalnie i cynicznie, ale zrobią wszystko, żeby jakikolwiek sukces odnieść. Tak? Jeżeli sukcesem jest pozbawienie 10 milionów ludzi, prądu i ogrzewania, i powodowanie tego, że będziemy patrzyli, jak oni umierają z zimna, to, to trzeba być nienormalnym, ale Rosja dawno przestała być normalnym krajem, a rosyjski reżim, no, moim zdaniem, do zobaczenia w Hadze. I to jest chyba zupełnie absurdalne też oczekiwanie, jeżeli Rosjanie takie oczekiwanie mają, bo ja też nie mam pojęcia, czy tak rzeczywiście jest, że naród zwróci się do prezydenta z wnioskiem o to, żeby rozpoczął negocjacje? Ja nie wiem, co, na co oni liczą, ale tak, jeżeli zobaczymy na politykę Rosji wobec Ukrainy od y, chociażby pomarańczowej rewolucji, to to jest pasmo. Złych decyzji i pasmo... Yy... Dowodów na to, że nie rozumieją, co to jest za naród. Tak, że to jest pasmo w top. Zupełnie, mhm. absolutnie wszystko, wszystko źle, tak? Łącznie z tym właśnie, że... Z, łącznie z tym przekonaniem, że yy, Ukraińcy są zarządzani przez jakąś faszystowską huntę i potrzebują tylko wyzwolenia. W zasadzie, że ich nie ma, yy, że, że nie są oddzielnym narodem, że to są Rosjanie mówiący jakimś takim dziwnym narzeczem, że jak przyjadą, zobaczą swoje czołgi, to zaraz, yy, zaraz ich poprą. No, trzeba być... Yy... Nienormalnym nie rozumieć świata, jeżeli dowodem na to, że jakiś polityk nie jest, wiesz, jest kimś wrogim, jest kimś okrojowanym, jest kim, jakimś siłą zewnętrzną, jest to, że ma słaby rating, tak? No Putin nie wie, co to jest mieć słaby rating, bo jak ma słabe poparcie, to mu robią, że jest duży, albo wywołuje jakąś wojnę, tak? To, że Zeleński, jeżeli to, jeżeli to miałabyś jakiś dowód na to, że Zeleński będzie łatwy do odstrzelenia takiego politycznego, bo niewielu Ukraińców go przed wojną popierało, czy też miał, miał słabe notowania, no to, no to widzisz, jakie to jest myślenie. Nie? Totalnie jakby niezrozumienie mechanizmów takiego cywilizowanego, demokratycznego świata. Dochodzą informacje na temat bestialstw dokonywanych przez Rosjan w Hersoniu. Odkrywane są dowody torturowania ludzi. Ciała 61 cywilów ze śladami tortur zostały odnalezione. Ponad 700 osób uznaje się za zaginione. To jest ten sam mechanizm, który obserwujemy w kolejnych wyzwalanych miastach, prawda? od Buczyw po począwszy. No nie ma wątpliwości, bo to oni sprawowali kontrolę nad, nad tym terenem. Ja myślę, że ofiary są zazwyczaj dwojakie. Jedne ofiary to są ludzie zastrzeleni, ludzie, którzy zginęli w wyniku tortur. No, Ci, których, na których e, Rosjanie zagięli parol, narazili się im z, z, czymś e, i zostali, e, mówiąc brutalnie, zlikwidowani. I druga część ofiar, ludzie, którzy e, zmarli, ponieważ nie dostali na czas pomocy medycznej, ponieważ nie działały w szpitale, nie było co jeść, nie było ogrzewania, e, były złe warunki sanitarne. I myślę, że jedne i drugie ofiary e, obciążają e, wojska okupacyjne. W równym stopniu. Jak ja. Najsilniejszy do tej pory chyba obraz zbuczy to był dom starców, który przez ileś tam dni był odcięty, wiesz, od energii. To była wiosna i to była taka zimna wiosna, nie? Marzec, nie? To tam, tam naprawdę było realnie realnie zimno. Były odcięty, wiesz, od energii elektrycznej, nie było za bardzo co jeść. I ja dojechałem do tego domu starców, jak już on był ewakuowany, to znaczy tych, którzy przeżyli, udało się wywieźć, a ciała tych, którzy nie przeżyli, leżały w ogrodzie, w takim miejscu, gdzie był basen, bo to był taki dosyć, powiedziałbym, drogi dom starców, że tam prywatny, sporo kasy się płaciło, żeby się tam kogoś bliskiego mógł, mógł mieć. No i, i wiesz, nagle widzisz i się zastanawiasz, co się dzieje, tak, że nagle... Coś, co funkcjonowało normalnie, znalazło się na obcej planecie, otoczone przez wrogie siły. Nie można było tych staruszków, wiesz, wywieźć, nie można było ich nakarmić. Ewidentnie, moim zdaniem, ofiary wojny. Jak mówię, to też spada na sumienie i ta krew brudzi mundury rosyjskiej armii. Jak to wszystko w tej chwili znoszą Ukraińcy? To znaczy, mamy ten etap wojny od 24 lutego, to już jest 8-9 prawie miesięcy. Jak to wpływa na ludzi? Domyślam się, że wszyscy mają dosyć, ale konkretnie na, jak to wygląda? Nagle wszystko się robi problemem, tak? Mieszkasz w bloku i masz psa, a mieszkasz na 25 piętrze, a winda nie działa. I to jest, bo nie ma prądu i to jest mały problem, tak? Ale, ale oni z tymi problemami żyją od dawna, na pewno od lutego. Teraz to się nasili, bo jest, bo jest zima i... Po pierwsze, chcę powiedzieć, że oni są dosyć twardzi. Tak? To jest, nie chcę powiedzieć, że do tego się można przyzwyczaić, choć o tym też powiem jedno, jedno słowo. To spodziewają się, że będzie źle i przygotowują się na to. I to nie jest tak, że to jest coś, coś nowego, no bo ja sam obserwowałem w niektórych miejscowościach no takie dramaty pojedynczych ludzi. tak? Jeżeli masz miasto, które jest w ledar pod ciągłym ostrzałem, a na szóstym piętrze takiego bloku, mieszka staruszek, który ma Alzheimera i nie można go sprowadzić, bo nikt nie ma tyle, tyle sił, no to to jest dramat, tak? Bo on nie może się ruszyć i wychodzi tylko jeden człowiek, żeby mu dostarczać raz na dzień coś do jedzenia. Z drugiej strony też widziałem ludzi zobojętniałych, tak? Na przykład latają pociski, a ludzie, wiesz, siedzą i piją sobie winko jakieś tam domowe, czy jakiś samogon przed blokiem, wiesz, gra muzyczka, i tak, jakby to mnie przerażało, albo w schronie wiesz, przeciwatomowym, gdzie mieszkali, yy, gdzie mieszkali mieszkańcy sierra wiesz, nagle wybierają sobie samorząd, nie? Gdzie są wybory, yy, kandydatury i jest taka pani, która będzie teraz szefową, będzie yy, decydowała, kto dzisiaj sprząta, a kto jutro gotuje zupę. Nie wiem, czy to nie było, wiesz, bardziej przerażające, że ludzie się trochę tak wiesz, cudzysłowie mówiąc, przyzwyczajają do tego. No Ale sam wiesz najlepiej, że czasami podróżując po Bliskim Wschodzie czy, czy Afryce, to powiesz lepiej znacznie niż, niż ja. Jak się ogląda niektóre obozy uchodźców, to widzisz, jak ci ludzie się tam już urządzili. I to jest, to jest potwornie przerażające. Każdy próbuje zachować normalność. Bez względu na okoliczności, no, nie znikają przecież obawy o najgorsze rozwiązania, nawet o to, że Putin może zaatakować Ukraińców bronią jądrową. A propos wolnej jądrowej, to wczoraj miałem rozmowę, czy nie mamy kombinezonów takich, wiesz, do pracy w warunkach skażenia. Ja mówię, no ale po co wam te kombinezony? Bo chcielibyśmy dać podwana dwa na redakcję, żeby można było normalnie pracować. Jak mhm. już uderzy, więc... To jest całkiem realne. Wiem, że dziennikarze dużą popularnością cieszą się te Eco, też się chyba nazywa EcoFlow, taki wielki power bank, którym możesz podłączyć już komputery jak, pytamy, co można im dostarczyć, tak tak po koleżeńsku, śpiwory, buty, generatory, czyli to jest tak, że całe środowisko, cała Ukraina, także ta Ukraina, którą my rozumiemy, ta dziennikarska Ukraina, przygotowuje się do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach, czyli ja nie słyszę narzekania Boże, zamarzniemy, tylko czy możesz zorganizować kasę, żebym mógł sobie kupić lepsze buty i czy można dostać grant na to, żeby sobie kupić wielki powerbank, bo jak pojedziemy tam, to, to nie będzie jak Pracować. To jest wiesz, niesamowite. To do, pokazuje, że tam jest power, ale też oczekiwanie takiego najgorszego, nie? Jest, Twoim zdaniem, widoczna jakaś strategia Ukrainy przed zimą? Bo są sygnały z różnych stron, że być może ataki ukraińskie będą potęgowały się. Ukraina będzie chciała wyzwolić jak najwięcej miast i wsi, po to, żeby ewentualnie przystąpić do negocjacji na wiosnę. Ale już z pozycji siły, no, z pozycji państwa, które odbiło jak najwięcej terenu. Ja mam nadzieję tylko, że nie będzie takiego nakazu politycznego atakujcie. Nie? Zwiedziłem dość szczegółowo linię frontu i najbardziej, tak jak w takich rozmowach, Wieczorem przy, przy herbacie, najbardziej mi się żołnierze, yy, yy, żołnierze skarżyli na taką wieżę. Wojowniczość polityków. On mówi, że czym dalej od linii frontu, tym bardziej są wojowniczy, że to w ogóle nie oddamy ani tam guzika. Oni są zdeterminowani, żeby, żeby walczyć, ale też yy, ja na przykład bałem się, że tak jak, tak jak był rozkaz obrony Siewierodoniecka, który wszyscy będąc na miejscu uważali za absurd. Bo nie było po co bronić tego miasta, bo ono było już nie do obrony. Trzeba było się wycofać na drugi brzeg e, rzeki Doniec i próbować utrzymać Lesiczańsk. Realnie żo żołnierze byli wściekli. Tak samo jak e, byłem przerażony tym, że może pójść e, rozkaz ataku na Hersoń. Na szczęście tego rozkazu e, nie było. Więc ja mam nadzieję, że to jednak dowódcy wojskowi, tak jak do tej pory będą decydowali o tym, wiesz, co się dzieje na froncie, a nie politycy. Moja intuicja mi mówi, że, że lepiej powoli, tak? Że lepiej wykorzystywać tę przewagę w artylerii, bo, on, bo można łatwo wpaść w pułapkę, tak? I jakiś kocioł może się, się domknąć, może stracić dużo ludzi. Pamiętajmy, na szczęście że... chyba, my, chyba my bardziej ulegamy, że tak powiem, takiej euforii medialnej, Niż Ukraińcy, zwłaszcza ci, którzy walczą, prawda? Wygląda na to, że to jest plan, że to jest operacja, która posuwa się, która bo osiąga sukcesy mniej lub bardziej szybko, ale te sukcesy osiąga, jest skuteczna i to jest chyba najważniejsze. Wydaje mi się, masz rację i wydaje mi się też, że oni mają świadomość ograniczonych zasobów, tak? Że po drugie, to jest zupełnie inne podejście do, do żołnierza. Rosja. To jest potworna różnica, wiesz, taka... To jest potworna różnica między tymi krajami. Rosja zrobi wszystko, żeby rodzina nie płakała nad ciałem zabitego żołnierza. Da im pieniądze, kupi im ładę, da im kredyt hipoteczny, zaleje ich kasą, żeby tylko nie było z tego zadymy. Jak ciało żołnierza ukraińskiego wraca do domu, to... Cała wieś wychodzi na ulicę i ludzie klęczą. Ludzie klęczą, rzucają kwiaty. To jest coś zupełnie niesamowitego. Mój kolega Arkadiusz Babczenko mówił, że jak który, świetny dziennikarz, który... Wcześniej był żołnierzem i walczył w Czeczeniu, mówił, że robiliśmy wszystko, żeby, żeby pamięć po nas przetrwała, że te nieśmiertelniki, które się paliły, wyrzucaliśmy, robiliśmy sobie własne takie, które pozwalałyby nas zidentyfikować, bo państwu na nas nie zależy. Ale ta, a teraz państwu na odwrót zależy na tym, żeby ci żołnierze, żeby te ciała nigdy nie wróciły, żeby te rodziny nad nimi za dużo nie płakamy. I to jest kolosalna różnica. Bardzo Ci dziękuję. Paweł Reszka, reportażysta z tygodnika Polityka, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Sąsy zeszło na razową weternację na Холодно, але пісок пахне весною, очі вже звикли до втоми, Надто багато причин. Мрію, як нам, буде знов добре з тобою. Ні, корабельні армати. Не розіб'ють мою мрію віру, ніколи не зрадить серце моє, буде віку стояти, праведне місто Марії, доки над гордим азовом сонце встає.

Dziekie w raporcie o stanie świata, dawno go u nas nie było, to jest. Teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś zmierzy się z tematem protestów, w tym protest songów. Stateczny jegomość idzie ulicą, aż tu nagle ktoś podbiega, buch, strąca mu nakrycie głowy i w nogi. Mało śmieszne, nic a nic, bo to nie slapstick, tylko zamach na ustrój państwa. Rzecz się dzieje w Iranie, przechodniem jest muła, a z głowy spada mu turban. Podobnych filmików przybywa, challenge się rozwija. Nawet jeśli niektóre sceny są odgrywane, ta gra uliczna jest niebezpieczna. Mniej niż udział w demonstracjach, do których strzela policja, ale pewnie nie mniej niż proklamacje osobistej niepodległości ogłaszane przez irańskie kobiety, jeszcze piękniejsze w takiej chwili. W otoczeniu wrogim albo zastraszonym indywidualne protesty stają się aktami heroizmu. To wcale nie wymagało wielkiej odwagi, pisał poeta niezłomny o sprzeciwie jednostki wobec opresyjnego systemu. Owszem, to wciąż wymaga odwagi. Większej niż obcinanie kosmyka włosów przez francuskie aktorki. Strącenie turbanu z głowy ośmiesza irańskiego teokratę, jest przecież czynem śmiertelnie poważnym. Bo bywa i odwrotnie, choć do tego potrzebna już liberalna demokracja. Widujemy protesty podejmowane samotnie, nieraz samowtór lub samotrzeć, które, choć w zamyśle poważne, wypadają durnowato. Odwagę zastępuje ekscytacja własną śmiałością, czyli brawura. Nie ma ryzyka wywołania brutalnego odwetu. Jest tylko ryzyko niewywołania odpowiedniego skandalu. Ale śmiałkowi zwykle się udaje. Audace z Fortuny Juwat. Zegar wybije jego pięć minut. Na dłuższe zainteresowanie nie mogą już liczyć na przykład obrońcy klimatu, którzy kleją się do sztuki. Wieść, jaką mieli do przekazania światu, jak najbardziej słuszna i ważna, już została rozkolportowana. Ładunek protestu wypalił się w pierwszych dwóch, trzech akcjach, następne zamieniają się w idiotyczny serial, w pusty happening. Chyba, żeby sztukę dla sztuki traktować tu dosłownie, jako działalność popularyzatorską. W Luwrze, Prado, u Guggenheima warto może chlusnąć przecierem warzywnym na szybę chroniącą słynne dzieło, żeby o jego istnieniu dowiedziała się publiczność portali żerujących na sensacji. Skądinąd niektórym obrazom współczesnym chluśnięcie tylko przydałoby artystycznych walorów. W wolnym kraju solowy protest może ściągnąć na głowę protestującego gromy, ale nie powinien ściągać poważnych kar. Jeśli rzecz jasna nie przeradza się w niebezpieczną agresję fizyczną, tylko czy istnieje agresja bezpieczna? W kraju, który był wtedy półwolny, grupa Wały Jagiellońskie śpiewała, że pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu, chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko Homy i niemu. Wstrząsu w Republice Islamskiej nie było, w każdym razie kroniki o tym milczą. Jeśli już protestowi ma towarzyszyć przemoc, powiedzmy umiarkowana przemoc, dla jego skuteczności znaczenie ma wybór właściwego celu. Dziennikarz Munzar al-Zaidi rzucił butem w Georgia W. Busha, by chociaż tak pomścić irackie ofiary amerykańskiej interwencji. Odsiedział 10 miesięcy, ale okrył się sławą pogrący prezydenta USA, co po latach okazało się przepustką do kariery parlamentarnej. Aktywista Patrick Tilwell miotał jajkami. Niecelnie, w Karola III i Kamilę, by pomścić krew niewolników. Sąd orzekł wobec niego zakaz noszenia, nie znoszenia, noszenia jajek w miejscach publicznych. I kto tu został ośmieszony. Ale, by uderzyć się w piersi, kpina z czyjegoś protestu, to też żaden powód do chwały. Za wzór nie do naśladowania może służyć opowiadanie mrożka Ostatni Husarz. Dowcipne, a paskudne. Lucuś ma się za Herosa, bo wypisuje antyreżimowe hasła w szalecie miejskim albo na śniegu, nocą na pustkowiu. To był paszkwil na ówczesną opozycję, cichą lub ledwie gęgającą, kawiarnianą, a jednak po swojemu opierającą się władzę. W końcu w każdym siedzi konformista mocujący się z kontestatorem. Od wyniku ich sporu zależy, czy i jaki protest z tego wyniknie. W razie kłopotu z wyborem formy warto postawić na sprawdzony wariant pomarańczowej alternatywy, zgodny z Wałęsowską dialektyką minusów dodatnich. Na protest poparcia. Szanowni Państwo, raport o stanie świata to program, który powstaje dzięki wsparciu słuchaczy. To właśnie dzięki Państwu możemy tworzyć kolejne odcinki podcastu, dzięki Państwu możemy realizować pomysły, które przychodzą nam do głowy z myślą o tym programie. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy hale Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal iski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Firma doradcza Crido Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Nowe studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. PurePlay transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BimVPL. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych www .duna Bis Agata Fischer JMP z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela KAFO Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. To największa zmiana w historii Kiruny. A co to Kiruna? Zapytają Państwo? Szwedzkie miasto za kołem podbiegunowym. Od stu lat jest symbolem bogactwa tego kraju. To tam wydobywa się wysokiej jakości rudę żelaza, w sumie szwedzka ruda zaspokaja 90% europejskiego zapotrzebowania na ten surowiec. By wydobywać dalej, postanowiono zlikwidować miasto i zbudować je od nowa w innym miejscu kawałek dalej. Urbanistyczna zmiana w Kirunie rozpoczęła się w 2004 roku. Tymczasem na początku października, kilka tygodni temu, uroczyście zainaugurowano zakończenie budowy nowego rynku w nowym mieście. Odbyły się koncerty, imprezy, kiermasze, tańce, od najprawdopodobniej największego na świecie przedsięwzięcia, związanego z kształtowaniem miejskiej przestrzeni, nie ma już odwrotu. Anna Dudzińska. Arktycznego wiatru w tym miejscu słuchano przez setki lat. Nad niewielką rzeką torne osiedlali się ludzie. Historyczne centrum Kirun znajdowało się nad niewielką rzeką. To tam ludzie hodowali krowy, mieli swoje gospodarstwa, uprawiali rolę. Tam samowie zajmowali się reniferami. Byli nomadami. A potem odkryto rudę żelaza, i industrializacja północnej Szwecji rozpoczęła się na dobre. Kościół nad rzeką Torne obchodził niedawno 400-lecie istnienia. To wtedy odkryto rudy żelaza, ale tak naprawdę wielki przemysł, o którym mówił profesor Roger Mariavara, przyszedł pod koniec XIX wieku wraz z koleją. Ore Line, linią rudy, łączącą Kirunę, okoliczne miejscowości, z niezamarzającym portem w norweskim Narwiku. Wiatr i maszyny brzmiały tu jednym rytmem przez ponad 100 lat. Ale i to kiedyś się skończyło. Stacje telewizyjne uchwyciły moment, w którym stuletnie domy przenoszone są na wielkich platformach do nowego miasta ze starą nazwą. I nic dziwnego, że widok żółtych domów jadących drogą przez trzy kilometry budzi zainteresowanie. Przyjechały stacje telewizyjne gazety, a ludzie ustawiali się po bokach drogi, by oglądać to zjawisko. Karl Backstrand z firmy White Architekter odpowiedzialnej za wielkie przenosiny, chętnie mówi o tym procesie. Z całą pewnością to właśnie zaprojektowanie nowej kieruny obciąży wizerunek pracowni na kolejne lata. Jeśli się wszystko uda, odtrąbią sukces. Gorzej, jeśli w trakcie realizacji coś nie wypali. Zacznijmy jednak od początku. You need to understand why na początku przede wszystkim trzeba zrozumieć dlaczego to miasto należy przenieść ono zaczęło się rozpadać z powodu skutków związanych z wydobyciem rudy żelaza ale wartość przemysłu wydobywczego jest tak ogromna że nikt nie może sobie pozwolić by z tych pieniędzy zrezygnować i miasto razem z Dlatego miasto wraz z Państwowym Kombinatem Wydobywczym zdecydowało się zorganizować konkurs architektoniczny, by sprawdzić, jak można tę przeprowadzkę zorganizować najlepiej. Konkurs wygrała pracownia White. W bezwzględnych liczbach sytuacja wyglądała tak, że 23 tysiące mieszkańców Kiruny musi przenieść się, bo prawie półtora kilometrowa żyła rudy żelaza zasięga pod miasto. Jej wydobycie spowoduje zniszczenie wszystkiego, co na powierzchni. Zaprzestanie wydobycia oznacza koniec miasta, mówi profesor Roger Maria Vara z Uniwersytetu w Umea, który w wypadku naszej opowieści jest nie tylko naukowcem. Urodził się niedaleko. Pochodzę z okolic Kiruny, dlatego znam ten temat bardzo dobrze. Wychowywałem się w tym regionie. Kopalnia jest sercem i duszą miasta. To dlatego ludzie właśnie tutaj się przeprowadzili i dlatego miasto tu powstało. Społeczeństwo to rozumie. Wie, jak ważna jest kopalnia i dlatego akceptują tę przeprowadzkę. Wiele ludzi utrzymuje się z pracy na kopalni. Ona jest także źródłem dobrobytu miasta. Bogactwo wraca do mieszkańców. Gdyby były protesty, miasto nie zostałoby przeniesione, a to oznaczałoby koniec kopalni. Nie ma głośnych protestów, co nie oznacza, że nie było głosów niezadowolenia. Ludzie dostali pieniądze za domy, ale ci mieszkający w blokach nie otrzymali wystarczająco dużo, by kupić nowe mieszkania, poupadały małe prywatne biznesy. Te problemy doskonale znają architekci, bo to oni swoją pracę zaczęli od konsultacji społecznych. A big responsibility and also the need to... To była wielka odpowiedzialność. Musisz rozmawiać z ludźmi, pytać ich, czego tak naprawdę chcą, co chcieliby ze sobą zabrać. Jeśli chodzi o wspomnienia, jakie materiały, nawet całe budynki. W czasie tych rozmów zrozumieliśmy, że jednym z najważniejszych budynków, który powinien zostać zachowany, jest Kościół. I właśnie ten kościół w całości przeniesiony zostanie do nowego miasta. Ale był jeszcze jeden budynek, którego nie zachowaliśmy. To był miejski ratusz. A ratusz dla mieszkańców Kiruny. Związany był ze wspomnieniami mieszkańców miasta. To przed nim odbywały się między innymi wielkie strajki w latach 70. -tych. Dla wielu ludzi to miejsce dużo znaczyło. Do tego było swoistą architektoniczną ikoną. Z wielu powodów, również finansowych, władze nie zdecydowały się ratusza przenieść. Niezadowoleni byli także Samowie, rdzenna ludność mieszkająca na terenie północy i zajmująca się między innymi hodowlą reniferów. Samowie, to część tożsamości północy. Jeśli porównamy nasze sposoby życia, to oczywiście, że są one różne. Chociażby dlatego, że samowie hodują renifery i przenoszą się wraz z nimi z miejsca w miejsce. Oczywiście, to musi być wzięte pod Very, very important. To jest coś, and, co musimy brać and pod uwagę. I nawet jeśli made, jest course, konflikt cały czas trzeba have prowadzić dialog. Yeah, po części OCD, ta dyskusja a, a, that toczyła that się już wcześniej. Also, you know, big Konflikty są związane chociażby z umiejscowieniem farm wiatrowych, które również mają wpływ na wypas reniferów. To są wyzwania. Sposób, w jaki można to załatwiać, polega na wzajemnym dialogu i szacunku. To, że pochodzimy jako architekci z zewnątrz, z jednej strony sprawia, że nie jesteśmy uwikłani w żadne wcześniejsze konflikty, ale wymaga też zrozumienia. Naprawdę pozostaje tylko rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Nie ma innego wyjścia. And talk. Oczywiście and talk. nie każdy będzie no, szczęśliwy no, ze wszystkiego, co no, robił, ale z drugiej strony i, może każdy i, i, coś dla siebie ugra. Profesor Maria Vara szczególnie zwraca uwagę na utratę wspomnień, historii i tożsamości. Coś, co tracisz bezpowrotnie, to są miejsca pamięci, powszechnej pamięci społeczeństwa. Odwiedzałem Kirunę dwa lata temu z moją mamą i ona była zszokowana. Oczywiście słyszała o tych zmianach w wiadomościach, ale potem wizytowaliśmy okolice, które znała z lat 50. czy 60. i one wszystkie znikają. Po prostu była zszokowana. Mówiła, że nie zdawała sobie sprawy z wielkości tych zmian, aż do czasu, kiedy nie zobaczyła ich osobiście. Ale ja jestem pragmatyczny. Rozumiem, dlaczego oni to robią i dlaczego nikt nie protestuje. Ludzie po prostu akceptują zakład pracy, który pozwala im żyć. Tak dzieje się i w innych przypadkach, kiedy jedni ludzie żyją z jakiegoś przemysłu, a inni przyjeżdżają i mówią im, że tego tam być nie powinno, że to coś niedobrego. Dobrze się protestuje ludziom, którzy mieszkają gdzie indziej. Ile jest podobnych miejsc na każdym kontynencie, w każdym kraju? Dziesiątki miast, które nie powinny istnieć w związku z tym, co zrobił im człowiek. Jednym z nich jest Bytom. Miasto mogące śmiało nazywać się symbolem antropocenu. Rozpadliny ziemi, krzywe podłogi, popękane ściany. Miasto, którego bogactwo oparte było na węglu, które tym węglem wykarmiło piece w Europie i w Polsce, a teraz niewiele z tego ma. Nie możemy wejść na sekundkę. Padły takie okruchy przy odkotwianiu i kolega to teraz. Kopalniany szyb wyciągowy Krystyna jest milczącym świadkiem tej historii. Ile to jest metrów w górę, jaki wysoki ten szyb? 60 parę metrów. Całkowita. No ale powiedzieliby, że kawał złomu że rozebrać. tam złą widzi pani technologię stawiania tego nitowaną? To jest jeszcze technologia, jak na okrętach była stosowana przez Kriegsmarine. Dla jednych ruina, dla innych postindustrialny zabytek, który z braku funduszy na razie przyciąga handlarze złomu. Na miejscu spotykam pracowników prowadzących prace konserwacyjne i przemału Kasika, architekta mieszkańca Bytomia, który właśnie w tym mieście zaadaptował pierwszy polski loft starej pokopalnianej lampiarni. Z roku na rok jest tego miasta mniej. Zamknięto już siedem kopalń, została jeszcze jedna. Z tej jednej z największych, z tej najbardziej nowoczesnych kopalń Europy, z kopalni Szombierki, został tylko praktycznie szyb Krystyna. No i słyszymy, jak gdzieś tam jakieś prace w środku trwają. Gdybyś ty był takim architektem, który ma przenieść miasto, swoje miasto. Myślę, że tu praca musi się odbyć nie tylko na polu urbanistyki, architektury, ale i socjologii. Polityki, ekologii, która jest dzisiaj też taką dziedziną, którą staramy się nie zaniedbywać, ale patrząc na Bytom, myślę, że zamiast stosowania tu słowa przenosiny, pytanie, czy nie lepiej zastosować słowo odtworzenie, mając na uwadze, że to wydobycie górnicze spod Bytomia się już wycofało albo wycofuje z jakby z ostatnią kopalnią. Dużo już krzywdy temu naszemu otoczeniu, żeśmy tym wydobyciem sporządzili i teraz budowanie czegoś nowego i tworzenie kolejnych biznesów, które będą się musiały zaspoić przez kolejne długie lata, żeby nie powiedzieć wieki, to jest chyba też taką rzeczą, która jest ważna do rozpatrzenia. Ale czujesz problem tej szwedzkiej Kiruny i tego, co tam się wydarza. Tak jak w Bytomiu, całe miasto powstało dzięki kopalni. Ale ta kopalnia tam nadal działa. Mnie zadziwia, że tak mało tak naprawdę słychać o protestach w tym miejscu. Może ludzie po prostu pogodzili się z tym, że muszą przenieść się nieco dalej i stworzyć nowy swój świat, nową Kirunę. Ja myślę, to co łączy bardzo mocno, przynajmniej tak mi się wydaje, te dwa odległe od siebie jednak lokalizacje, Beton, Kiruna, to przede wszystkim pewnego rodzaju paradoks, który w przypadku Betonia łączy się z tym, że jednak to miasto powstało i podkopowane było tymi niemieckimi, polskimi, śląskimi perlikami, Powstało ze względu na to, co miliony lat temu gruntowało się pod naszą warstwą humusu, i de facto to spowodowało rozkwit tego miejsca. W Kierunie było dokładnie to samo. Jedni twierdzą, że Brytom urodził się od razu z aktem notarialnym, do którego dołączono od razu akt zgonu, czyli ten paradoks sukcesu miasta, a jednocześnie jego porażki dla tego kolejnego pokolenia, jest tym ogromnym paradoksem. O kolejnych paradoksach mówi profesor Roger Majrawara, który tak naprawdę dopiero rozpoczyna program badawczy w Kirunie. Wraz z miastem przeniesione zostanie miejsce, w którym szczególnego znaczenia nabiera słowo historia i tożsamość miejski cmentarz. Profesor przygotował już projekt badawczy, a na początku przyszłego roku rozpoczyna rozmowy z tymi, których najbliżsi mają zostać przeniesieni na nowy cmentarz w Nowej Kirunie. So that is to jest coś, o czym się nie mówi przy okazji przynosin Kiruny. Mówi się o 6 tysiącach mieszkań, ale nie o 5 tysiącach ludzkich szczątków. O tym nikt nie wspomina. W wypadku Kiruny niby nie jest tak trudno, bo mamy do czynienia z Kolumbarium. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. Nisze w ścianie, a w nich stojące urny. Niełatwo jest przenieść. Ale jest tam również miejsce pamięci. Anonimowy grup z prochami ludzi, będący pozostałością po starych czasach. Można wziąć 40 cm gruntu i przenieść, no ale przecież większość szczątków już się rozpuściła, więc z całą pewnością zostanie wzięta, tylko symboliczna. A to z kolei oznacza, że z czasem z opadającym gruntem część prochów wpadnie do zapadającej się kopalni. Kopalni, która najprawdopodobniej nie tylko była żywicielką mieszkających w Kirunie, ale także za sprawą wypadków tamtejsze rodziny pozbawiła ojców i synów. To tak, jakbyśmy mówili o kolejnej warstwie tej nieprawdopodobnej historii znikania. I może w wielu krajach nie jest to problem, ale w Szwecji mamy specyficzne prawo. Po prostu ludzkich szczątków nie można przenosić, tylko w bardzo, bardzo szczególnych przypadkach. Tutaj akurat mamy taki przypadek: jeśli ich się nie przeniesie, wpadną do kopalni. I najważniejsze jest, co ludzie o tym myślą. Ta sprawa dotknie 25-30 tysięcy ludzi. To jest bardzo newralgiczna, drażliwa kwestia. Nawet w tak zsekularyzowanym społeczeństwie, jakim są Szwedzi. Wiele ludzi jest bardzo wrażliwych na tym punkcie. I tak historia znikania Kiruny stanie się laboratorium dla tych, którzy, jak mówi profesor Majawara, jeszcze nieraz staną przed dylematem przenoszenia cmentarzy. Miejsc, których spokój zakłócać będą nie tylko dźwięki kopalnianych kombajnów. Można powiedzieć, że Kiruna jest jakimś rodzajem laboratorium i doświadczenia, jakie tu zdobędziemy, można będzie zastosować także w innych podobnych przypadkach. Wszystko, żeby zobaczyć, jak to powinno wyglądać. Bo przecież nie tylko z powodu kopalni będziemy stawać wobec takiego dylematu, przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Będziemy mieli powodzie, ziemia będzie podlegała erozjom, poziom morza się podniesie, więc w południowej Szwecji cmentarze po prostu spłyną do morza. A wtedy trzeba będzie je przenieść. Przecież nie można dopuścić, by zostały wymyte do Morza Bałtyckiego. Mam nadzieję, że będziemy mieli już wtedy narzędzia, by zastosować je w podobnych przypadkach w przyszłości. Z laboratorium o roboczej nazwie przeprowadzka Kiruna będzie czerpało pewnie wielu naukowców. Cały proces ma zakończyć się w 2035 roku. Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska. Szczepan Twardoch wyjeżdża na Spitzbergen, gdzie poznaje tajemniczą, znacznie starszą od siebie kobietę. Ta zaprasza go na rejs, w trakcie którego Twardoch dostaje do przeczytania dziennik Konrada Widucha, Ślązaka, komunisty, sowieckiego żołnierza, potem więźnia gułagu. I tutaj zakończę słowo wstępne na temat nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Hołod. Zakończę, żeby nie psuć Państwu przyjemności przeczytania tej powieści, której jedną z największych zalet jest siła opowiadania, która daje czytelnikowi ogromną frajdę oczekiwania na to, co będzie na następnej stronie. Więc nie będę na tyle okrutny, żeby tę przyjemność Państwu psuć, a poza tym kończę, bo. Mam nadzieję, że sam autor nam opowie o swojej książce i nie tylko. Szczepan Twardoch, wybitny pisarz, jest z nami. Witam serdecznie w raporcie o stanie świata. Dzień dobry. Od tego nie tylko chciałem zacząć, bo kilka dni temu spotkał się pan w gronie kilku innych pisarzy i pisarek europejskich z prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmayerem. Co się wydarzyło na tym spotkaniu? No to były bardzo... Yy... Interesujące i zaskakujące jakoś dla mnie dwa dni. Przede wszystkim zaskoczony byłem tym, że no, polityk powiedzmy tego formatu, ale też jak rozumiem, tak zajęty, wygospodarowuje tyle swojego czasu, żeby przez dwa dni rozmawiać z pisarzami. To bez prasy. Nie z powodów, jak to się mówi, PR-owych, tylko z autentycznej chęci poznania. Różnych europejskich perspektyw, tudzież może raczej różnych perspektyw y, pisarzy z Unii Europejskiej, pisarzy i poetów y, z Unii Europejskiej, z różnych krajów Unii Europejskiej. No i całe to spotkanie y, kręciło się wokół tego, co po niemiecku nazywa się od niedawna bardzo ładnie Zeitwende. Nie wiem, takie najbliższe polskie tłumaczenie to byłoby chyba, które by oddawało pewną gravitas tego, tego wyrażenia, taka. No bo to dokładnie to jest zmiana czasów, prawda? Zmiana czasów, ale chodzi bardziej o taką zmianę epoki, e epokową zmianę, no bo że ona zachodzi, to jest niewątpliwe, szczególnie w kwestii e niemieckiej polityki zagranicznej. Niemcy, które są ogromnym krajem przecież i o. o Wielkiej instytucjonalnej bezwładności i ten, ten wielki organizm, ta wielka gospodarka, to wielkie państwo, yy, o, o bardzo dużej takiej też głębi instytucjonalnej, wykonuje w swojej polityce zagranicznej no, największy zwrot od nie wykluczam, że 40, a na pewno 30 lat. Prawda? I, ten, I to i... spotkanie, rozumiem, toczyło się wokół Niemiec, tak? Wokół... Nie one się nie toczyło wokół Niemiec, bo o Niemcach tam praktycznie nie mówił nikt. Była niemiecka pisarka, bardzo interesująca zresztą, Nora Bosong. natomiast to jest właśnie ciekawe, że prezydent Steinmeier chciał słuchać, a nie mówić. Mhm. I to było, to było naprawdę, naprawdę interesujące, więc każdy opowiadał jakby ze swojej perspektywy, prawda? Amanda Michalopoulou opowiadała o miejscu Grecji w Europie, i szczególnie po, po greckim kryzysie, o recepcji tej przecież bez wątpienia brutalnej i często niesprawiedliwej polityki, i tutaj chyba trzeba powiedzieć, nawet nie Unii Europejskiej, a po prostu Niemiec wobec, wobec Grecji. No tak, to był ten czas, kiedy wszystkie kryzysy, które przeżywała Unia Europejska, rozwiązywano według metody niemieckiej. Tak, tak, tak. No I to właśnie tak ta... było w 2007-2008, tak było w 2015. Tak, i ta, ta grecka perspektywa na to była, była jakoś no, bardzo ciekawa, prawda? Ja z kolei mówiłem o stosunkach polsko-niemieckich, ale nie mówiłem o nim, bo też uznałem, że kiedy zaprasza się pisarzy. To znaczy, że nie zaprasza się na przykład ekspertów od polityki zagranicznej, prawda? Jakby, jakby gdyby Steinmeier chciał słuchać eksperta do poli od polityki zagranicznej, to zaprosiłby eksperta od polityki zagranicznej. A jak zaprasza Szczepana Twardocha pisarza, to znaczy, że zależy mu na mojej osobistej perspektywie. Więc opowiadałem o stosunkach polsko-niemieckich z mojej osobistej perspektywy Ślązaka, który jakby jest poniekąd dokładnie w środku tych relacji, relacji polsko-niemieckich. A równocześnie pan się wypowiadał wielokrotnie na temat Niemiec, zwłaszcza, myślę o tym okresie po, po 24 lutego. Tak. Wypowiadał się na temat, pan, na temat postawy Niemiec, bardzo dwuznacznej, prawda? Zwłaszcza na samym początku. Kiedy... No, na początku to nam była powiedzmy jednoznacznie y, zła. <grym, no <grym, prawda? tak, Ale... no pamiętamy te groteskowe tak. gesty Hełby. dotyczące po, pomocy, tak. nieistniejącej pomocy Niemiec. To się z czasem zmieniło, oczywiście teraz wygląda inaczej, ale nie. to co ciekawe, to jest to, że chyba w Niemczech, oprócz tego, że rząd robił to, co robił, od samego początku trwała bardzo krytyczna debata na temat tego, co robił rząd, prawda? No tak, tak, tak. Ta, I ta debata. Ja w tej debacie zabierałem głos, prawda? Ja uznałem, że jakby hmm, wypowiadanie się na ten temat w Polsce byłoby tym, co się, co się po angielsku określa jako preaching to the choir, prawda? Czyli przekonywanie przekonanych. To nie ma sensu. Szkoda mojego czasu, i szkoda farby drukarskiej na, na, na przekonywanie. Polskiego społeczeństwa czy polskich polityków do, w kwestii pomocy dla Ukrainy, ponieważ ona jest, tutaj postawa jest jednoznaczna, prawda? To jakby jakieś antyukraińskie postawy wykazuje wyłącznie jakiś margines marginesów, który niech sobie jest, bo on i tak nie ma żadnego wpływu na polską politykę. Natomiast w Niemczech. No ale już na temat stosunku Polaków do Niemiec, czy stosunku postawy niemieckiej wobec wojny, to już. W Polsce te, te postawy były znacznie bardziej zniuansowane, powiedzmy. Tak, i, i o tym też mówiłem, prawda? Bo m, też wyszedłem z założenia, że, że te moje wypowiedzi w Neue Zürcher Zeitung", Zeitung, przepraszam, we Frankfurte, Allgemeine Zeitung, czy w Die Welt były powodem, dla którego w ogóle mnie y, po pierwsze zaproszono na tą debatę, a po drugie, też te jakby tematy naszych wypowiedzi zostały nam poniekąd zadane. Prawda? Więc dlatego. Y, Poproszono mnie o opowieść, czy tam moją personalną perspektywę na temat stosunków polsko-niemieckich, właśnie z tego powodu, co pisałem. A pisałem o tym bardzo krytycznie, o postawie Niemiec. I zresztą to oczywiście to, oczywiście to powtarzałem. No i <grywki> kiedy, kiedy mówiłem o tym, że oba przedsięwzięcia, Nord Stream 1 i Nord Stream 2, były równie egoistyczne, co skazane na porażkę, no to. Pewnie Steinmeier nie był, nie był zachwycony tym, bo on był przecież jednym z, z głównych polityków tego nurtu, powiedzielibyśmy dzisiaj, najogólniej szrederowskiego, prawda? No tylko, że jakby on w przeciwieństwie do Szredera y, nie skompromitował się bezpośrednią współpracą z Rosjanami. Mhm. prawda? Ale, ale jednak po, jest z tej orientacji, z tej orientacji powiedziałbym euroazjatyckiej. Lokującej... No z tej orientacji, która stworzyła sytuację... W której Niemcy były przez ostatnie 20 lat praktycznie uzależnione od Rosji. Stały energetycznie, się tak, energetycznie, tak, stały tak. się realnie rzecz biorąc pasem przekaźnikowym dla surowców tak. rosyjskich i taki był pomysł na istnienie gospodarcze tak, Niemiec. Dzisiaj tak, się tak. to wydaje trudne do przyjęcia, ale w styczniu wszyscy zakładali, że tak po prostu Jest. będzie wyglądał mm -hmm, świat. Mm -hmm. no, a, wspomniał Pan, ale, wspomniał tak. pan o y, greckiej pisarce. Natomiast było coś jeszcze, czy ktoś jeszcze, kto pana porwał, zaskoczył, zainspirował? W, o czym mówili ka, ka, ludzie? Ka, każda, każda z wypowiedzi była, była ciekawa, te, te wszystkie te perspektywy były interesujące. Bardzo ciekawa jest perspektywa islandzka. Z Islandii przyjechał Sion, z powieści pisarz, poeta i też ostatnio scenarzysta filmów, na przykład bardzo popularnego w Polsce filmu The Northman, bardzo dobrego filmu o wikingach, w którym też, przy którym też pracował Juri Andruchowicz, bo tam jest też sporo o Słowianach, powiedzmy. I ta egzotyczna perspektywa islandzka, perspektywa z peryferii, jakby z pełnych peryferii Europy, też była dla mnie jakoś inspirująca. To dobrze, to skoro jesteśmy przy peryferiach Europy, to przejdźmy do pańskiej książki. Jesteśmy gdzieś tam na dalekiej północy. To jest historia Zeka, więźnia Głagu, wpisana w historię pierwszej połowy XX wieku, od czasów pierwszej wojny, przedwojennych, nawet pier, przed pierwszą wojną. To jest również historia o bestialstwie Rosji, która oczywiście będzie czytana w kontekście wojny i w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili na, na Ukrainie. Czy ten temat Rosji, który pan określa w jednoznaczny sposób, i pozwoli pan, że zacytuję. Zwykła Rosja to jednak zawsze była bestia, Behemot w Euroazji, ociężałym cielskiem rozparty, nie żarty, krwi ludzkiej nienasycony, gdzie pójdzie, po czym swoje cielsko przeciągnie, to nic nie zostanie. Ten temat Rosji i ta Rosja, o której Pan pisze. Nie zmienia się? Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla Rosji, czy to carskiej, czy komunistycznej, czy jelcynowskiej, czy putinowskiej? Bo to są pytania, które będą stawiane przy okazji tej książki, Gdybyśmy, tak mi się wydaje. Uh -huh. Gdybyśmy ograniczyli się do, um, do ostatnich stu lat, to na pewno nie ma. No, ostatnie stu lat, a pewnie można by sięgnąć dalej. No. Pewnie można by sięgnąć do Maluty Skuratowa i do... Y Iwana Grożnego, prawda? To pewne, pewne wzorce tego, jak się rządzi Rosją, no to chyba się wyklarowały właśnie wtedy, właśnie w XVI wieku. Ale zostawia, zostawiając już przy ostatnim wieku rosyjskiej historii, to mamy niezmienny cykl odwilży i terrorów. I to się nie zmienia, prawda? To jest. To, to jest Rosja jakby faluje. W swoim okrucieństwie i po, po rewolucyjnym terrorze mamy NEP, po nepie mamy Stalina, wielką czystkę, drugą wojnę, jeszcze te wstępy do, do czystek po drugiej wojnie światowej, potem mamy Chruszczowa i jest odwilż... A potem znowu jest Breżniew i przyciskanie, przykręcanie, a potem jest Jelcyn i mamy Odwilż, a teraz mamy Putina i mamy znowu terror, i, i znowu mamy przecież w ostatnich miesiącach Putin już wprost mówi stalinowskim językiem i posługuje się stalinowskimi metodami. No przecież wysiedle, masowe wysiedlenia ludzi z Ukrainy gdzieś w głąb Rosji to jest dokładne powtarzanie stalinowskiej polityki. No a to. Jak Rosjanie przychodzą, to jest coś, co mnie uderzyło yy, niezwykle. Że to, jak Rosjanie w roku 2022 wchodzą do ukraińskich miast, zajmują te ukraińskie miasta, i wszystkie relacje o tym są jakby wprost wzięte z relacji, które ja pamiętam z rodzinnej, z mojej rodzinnej historii, które jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale w zasadzie no bezpośrednio, prawda? To są, to są relacje mojego dziadka, który był świadkiem e, rosyjskiej masakry w Przyszowicach 27 stycznia 1945 roku. Rosyjskich gwałtów, które bardzo też dotknęły moją rodzinę. I to się jakby nie zmienia, to jest konstans. I to jest, to jest niezwykłe, prawda, że, że przez, przez 80 lat ta forma. Rosyjskiego wojowania, ona pozostaje, pozostaje taka sama. Skąd wnoszę, że ona bez wątpienia ma jakieś swoje umocowanie instytucjonalne. Ja jestem ostatnio bardzo, bardzo pilnym czytelnikiem rosyjskiego Telegrama, z którego bardzo dużo się dowiaduję. I szczególnie pilnie czytam Telegram Zachara Prilepina którego uważam za wielkiego, bardzo zdolnego pisarza. Jego powieść klasztor to jest absolutne arcydzieło, i to jest powieść o sołówkach. To jest powieść mm -hmm. o łagrze. O, 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 o jeszcze z lat dwudziestych. Więc jest to człowiek bez wątpienia bardzo inteligentny oraz obdarzony również wielką wrażliwością. I ten sam człowiek. <laughs> Skonfrontowany z newsami, w których pisze się o tym, że rosyjscy żołnierze zostają, dostają od dowództwa wiagrę, aby jakby usprawnić swoje działanie w przypadku gwałtów, jedyne, co chce jakby sprostować Prilepin, to to, że i, i pisze wprost ja teraz cytuję z pamięci, ale, ale dokładnie, że rosyjski żołnierz nie potrzebuje wiagry, żeby zrobić to, co czasem musi zrobić. I to jest jedyne, co Prilepin chce sprostować w tej kwestii. On nawet nie próbuje zaprzeczać, i to jest dla mnie niezwykle uderzające, bo w jego już słabej bardzo ostatniej powieści, i pewnie już ostatniej przetłumaczonej na polski, powieści o wojnie w Donbasie, w której tam Prilepin trochę uczestniczył, chociaż to, na ile on w niej uczestniczył, to powiedzmy zdania są podzielone. Czy to był tylko taki czysty PR i zdjęcia z karabinem, czy, czy, czy rzeczywiście tam wojował, ale to już zostawmy, bo to, to, to nie jest ważne. Tam pada takie zdanie. O mieszkańcach Donbasu właśnie, że wy tu wszyscy czekacie na Rosję. Czekacie, aż tu przyjdzie Rosja. Nie możecie się doczekać, bo nie wiecie, że jak Rosja gdzieś przychodzi, to przychodzi jak walec i miażdży wszystko po drodze. To mnie zadziwia i w jakimś stopniu fascynuje. I nie jest, i nie jest to wcale postawa odosobniona wśród Rosjan. Wygląda na to, że ona jest niemal powszechna, ale tego nie wiem. Pytanie moje brzmi tak: co zrobić z tymi kilkoma sprawiedliwymi? Z tymi, którzy się wymykają temu opisowi. No, moim zdaniem, y, moim zdaniem należy im oddać sprawiedliwość. I, bo wydaje mi się, że, że ci sprawiedliwi Rosjanie to są po prostu sprawiedliwi ludzie. No, to człowiek nie jest odpowiedzialny za to, w jakim kraju się rodzi, ale pewnie już jest odpowiedzialny za to, jaki ma do niego stosunek, prawda? Y, ja chciałem tylko jeszcze, a propos Prilepina i jego podobnych dodać, że dla mnie fascynujący jest ten moment, w którym człowiek jest absolutnie świadomy zbrodniczości Rosji. Że to nie jest tak, że on wierzy propagandzie, że ogląda telewizję i, i wydaje mu się, że rosyjscy żołnierze przyjeżdżają i są witani kwiatami. Nie. Nie, on, on wie, jaka jest Rosja, on wie, co robią e, rosyjscy żołnierze, ale on to afirmuje. To jest taka Rosja, w którą on wierzy i którą on kocha czyli Rosja zbrodnicza. Tam bardzo popularne było takie powiedzenie w tych kręgach tej rosyjskiej prawicy, jeśli można ją nazwać prawicą, bo to jest bardzo dziwny amalgamat ideologiczny. Ale to jeszcze y, potem jeszcze Daria Dugina, kiedy jeszcze żyła, ona też z fascynacją pisała o tym, że czeka i wyczekuje tego momentu, w którym rozlegną się pełne przerażenia krzyki: Ruscy idą. Oni się fascynują, oni się głęboko fascynują Przerażeniem, jakie mogą wzbudzać, jakie może wzbudzać rosyjska potęga, prawda? No i e, myślę, że to jest też e, fascynujące teraz e, czytanie tych, e, tych telegramów rosyjskich teraz, kiedy e, raczej e, mówi się, jak, że ruszcy uciekają. Mhm. I cieszą się mieszkańcy Hersonia, wychodzą tak, na ulicę, tak, ciesząc tak, się. Tak, więc tam jest teraz e, głębokie, to... głęb głęb głębokie takie. E, Pewnie też musimy wziąć w nawias pewną rzecz, że nie wszyscy mieszkańcy Hersonia wychodzą na ulicę Oczywiście. i się cieszą. Są pewnie tacy, którzy siedzą w piwnicach i się boją wyjść na ulicę. Oczywiście. Ale to jest zupełnie odrębny temat. Pańska książka jest niezwykle brutalna, tak jak zresztą większość pańskiego pisania. To jest wizja świata, tak. w której, jak u chłopsa, w lewiatanie życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie, on to tak określił. Mhm. Ja ostatnio przepowiedzieć byłem na myślę znakomitym nowym filmie Jerzego Skolimowskiego uh -huh. i o, uh -huh. y, o świecie opisanym z perspektywy osiołka, z perspektywy osła, uh -huh. którego życie właśnie takie jest. Pan wielokrotnie nawiązuje do bestialstwa, do zezwierzęcenia ludzi. Jest tylko jeden promyk w tej książce, to jest miłość głównego bohatera Konrada i jego żony, Sofii. Miłość, która ich nie ratuje wobec lewiatana, ale pozwala zachować godność, przynajmniej Konradowi. Nie wiemy, co się dzieje z Sofią, ale przynajmniej Konradowi pozwala zachować godność i takie poczucie człowieczeństwa gdzieś na samym dnie. To jest pańska wizja świata że świat jest taki, jak u chłopsa? Taki nie. To jest mój przyjaciel, mój przyjaciel Witrzostak, wspaniały pisarz z Krakowa, zawsze odpowiada w taki sposób na większość pytań. Tak i nie. To jest jego, jego fraza. No, Także no, to po... jest najlepsza odpowiedź na większość pytań. Niestety. <laughs> niestety. Um, niewątpliwie, niewątpliwie świat hołodu y, jest światem hołbsowskim, tak. Chociaż, y, chociaż tak jak Hołbs pisze o lewiatanie, to też y, w tym żydowskim rozumieniu, z filozofii żydowskiej, lewiatan reprezentuje raczej potęgi morskie, atlantyckie, Wielką Brytanię czy, czy Stany Zjednoczone, więc ja raczej dlatego piszę o, o Behemocie, bo Behemot jest tą bestią chtoniczną, prawda? Behemot jest tą bestią lądową, więc ja o, o Rosji myślę raczej jako o Behemocie właśnie, jeśli mielibyśmy się trzymać tej biblijnej mitologii. No, a w naszym namyśle, powiedziałbym, antropologicznym, mamy, mamy dwie wielkie tradycje w Europie, dwie wielkie szkoły. Jedna to jest szkoła Hoopesa, a druga to jest szko, szkoła Rousseau. I proszę tego nie postrzegać, że ja się próbuję tutaj tej odpowiedzi jakoś, jakoś uniknąć czy wymknąć. Moim zdaniem, może tak trochę po heglowsku, rzeczywistość najlepiej się opisuje za pomocą. Syntezy wykluczających się konceptualizacji tej rzeczywistości. To znaczy. U proszę na, to opowiedzieć po polsku. Najwięcej, najwięcej roz, zrozumiemy z tego, czym jest człowiek, jakie jest miejsce człowieka w społeczeństwie, w kontakcie z naturą, kiedy spróbujemy najpierw wyobrazić sobie go po czyli właśnie tak jak pan przed, przed, wcześniej powiedział, a potem, a może nawet nie potem, ale w tym samym momencie, będziemy pamiętać o tej wizji Rousseau w której człowiek w, sta dobry. w stanie natury jest dobry i szczęśliwy, a cywilizacja, go, cywilizacja go, go niszczy. W pewnym sensie przede wszystkim tym zajmuje się na przykład wspaniała książka i to niestety ostatnia napisana przed śmiercią książka Davida Grebera The Dawn of Everything, w której Greber za pomocą refleksji archeologicznej i antropologicznej sięga do tak naprawdę do początków człowieczeństwa, jakie znamy. Rozprawiając się z takimi mitami, na przykład o bardzo popularnym micie rewolucji neolitycznej, która na przykład według Harariego w sposób nieuchronny, w momencie, w którym człowiek zaczął siać zboże, to wystarczyło poczekać, a pojawią się królowie opresja, yy, podział klasowy i tak dalej, i tak Jak dalej, z kijkiem i oznaczył swój tak, teren, i koniec, koniec. Wtedy i jest, się zaczęło i, zło. I Harari, twierdzi, że to jest, Harari uważa, że to jest absolutny determinizm społeczny, że tego się, to jest nie, nie do zatrzymania, tak się dzieje. No, a Greber, Greber twierdzi, że to nieprawda. <laughs> Greber twierdzi, że i Greber oczywiście również krytycznie odnosząc się do, do Rousseau, no bo nie da się ukryć, że, że, że ta, ta wizja Rousseau jest dość prosta i naiwna. My po prostu wiemy teraz o wiele więcej o tym, czym był człowiek i jak człowiek stał się człowiekiem. No, Greber na przykład wskazuje, że nie było rewolucji neolitycznej, która miała być taka, bo ludzie często... Ludzie, społeczności zaczynały uprawiać ziemię, a potem w wyniku świadomego namysłu stwierdziły, nie, wolimy jednak wrócić do polowania i zbieractwa, prawda? I, i wracały, więc nie ma tej nieuchronności. No, i to jest chyba moja bardzo długa i być może nieco wykrętna odpowiedź na to, czy podzielam chłopcowską wizję człowieczeństwa. Jesteśmy skomplikowani. Tak jak ten lud, który pan opisuje, i tutaj elementy ruso i elementy szczęścia można gdzieś tam odczytać. Tak. Cała druga część dzienników Konrada Widucha, to jest opis tego nieznanego ludu chołodców. Mieszkającego właśnie w Hołodzie mm -hmm. na dalekiej północy, żyjących obok, nie wiem, Czuktów czy tam Jakutów, które to narody znamy, one są tak, opisane. Tak. Pan tworzy sztuczny twór. Sztuczny, fikcyjny. Fikcyjny, powiedzmy, tak. Jego, jego tradycje, jego język, obyczaje. I to jest, myślę, pasjonująca lektura etnograficzna, ale proszę powiedzieć, jak to się robi? To znaczy, jak pan zlepił ten lud, tę etnografię? No, ja jestem słaby w zmyślaniu. Muszę powiedzieć, i jako, jako pisarz, ja, najchętniej, ja Zaraz do tego dojdziemy, do zmyślania. Najchętniej, najchętniej pracuję na faktach, na materiale. Więc chłodcy um, będąc fikcyjnymi, w pewnym sensie nie są zmyśleni. Ponieważ To jest. chłodcy to jest wynik takiego, powiedziałbym, antropologiczno-etnograficznego eksperymentu myślowego, w którym ja sobie przyjąłem założenie, że jest indoeuropejski ludek. Mówiący wykonaną zgodnie z najlepszą wiedzą aproksymacją tego, czym jak mógł brzmieć język proto-bałto-słowiański. a więc z tych czasów, kiedy jeszcze Bałtowie i Słowianie mówili jednym językiem, który, no, jak, jak wiele na to wskazuje, jest, zachowuje takie czasowe kontinuum do języka praindoeuropejskiego. No i wyobraziłem sobie taką sytuację, że jest taki ludek, który przez tam, powiedzmy, te 3000 lat próbuje zachować swoją tożsamość, uciekając w miejsca coraz to bardziej niedostępne i odległe od całej reszty świata. Tutaj mnie zainspirowała autentyczna historia takiej miejscowości u ujścia rzeki Indygirki, ujścia do, do Oceanu Arktycznego, która się nazywała Ruskoje Ustie, czyli Ruskie Ujście, jakby to bezpośrednio na, 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 na polski przetłumaczyć, i w której zamieszkiwali pomorcy, którzy uciekli na wschód z wybrzeży Morza Białego, Wzdłuż północnego wybrzeża wybrzeża Syberii, no i osiedlili się daleko już na północ od granicy lasu w tundrze, gdzie już nic nie rośnie, i przetrwali tam przynajmniej 300 lat, bo prawdopodobnie te, te osiedlili się tam po reformach nikonowskich na, na początku XVII wieku i przetrwali tam 300 lat i wiele wskazuje, że y, jeśli ta apokryficzna. Y, Wiedza na temat ruskiego ujścia, o której dużo pisał taki syberyjski pisarz o wdzięcznym nazwisku Rasputin, jest, jest prawdziwa. No to kiedy w końcu przyszła do nich Rosja w latach 30. XX wieku, pomorcy z ruskiego ujścia żyli w całkowitej nieświadomości tego, że była rewolucja, że była wojna i, i tak dalej. Nie? Tak jak chłodcy. Tak jak chłodcy, tylko że chłodcy nie przez 300 lat, a przez 3000. Jak? Mhm. To jest moja wrażliwość. Ja lubię, żeby rzeczy były bardziej i, i, i mocniej. No więc ja ich musiałem posklejać z tego, co wiemy o ludach indoeuropejskich. I każdy zwyczaj hołodców, każda struktura społeczna, to wszystko jest wzięte z czegoś. Ja niczego nie zmyśliłem. To te, te zwyczaje wszystkie, wszędzie gdzieś, gdzieś występują. No i wyobraziłem sobie też oczywiście że lud, który żyje wśród właśnie, jak pan mówił wcześniej, Koryaków, Jukagirów, Czukczów, to on, on musi nasiąkać tymi lokalnymi obyczajami, czy to tymi, które warunkują materialne, przepraszam, warunkują materialne warunki życia, proszę mi wybaczyć mhm. tą to, to niezręczność, ale również, no, również te, te kultu, kulturalne, już, już, już niematerialne. No więc oczywiście tam jest dużo obyczajów syberyjskich, zaczynając od szamanizmu, który próbowałem jakoś wymieszać z tym co wiemy o indoeuropejskim szamanizmie od Eliadego na przykład. No i tak się klei taki kolaż. I ta praca chyba, co mówię z pewnym wstydem, ona przyniosła mi pewną satysfakcję nawet. Satysfakcję twórcy. Tak, ale twórcy Ludu, tak? Twórcy pewnej przestrzeni, która realnie rzecz biorąc nie funkcjonuje, ale, tak, ale tak, tak. zadomowiła się w naszej wyobraźni, czy wyobraźni czytelnika. Tak, ten eksperyment myślowy, o którym mówiłem, prawda? Ten eksperyment taki antropologiczno-etnograficzny. Ja się antropologią no, fascynuję od studiów, czyli już od ćwierć wieku. I studiując socjologię, starałem się studiować przede wszystkim antropologię, bo to jest coś, co mnie, co mnie jakoś chyba najbardziej fascynowało. I Eliadego też już czytam od ćwierć wieku, więc to już miałem czas, żeby to przetrawić w głowie, prawda? Porozmawiajmy o stylu pańskim, którego jednym z elementów, nie wiem czy to jest część stylu, czy to jest część w ogóle podejścia do opowiadania historii, jest niedopowiedzenie. Dygresja i niedopowiedzenie. To się właściwie przewija przez całą tę powieść, włącznie z jej zakończeniem, którego nie będę ujawniał. Natomiast no, niepewność towarzyszy nam do samego końca. I pozwoli pan, że zacytuję kilka fragmentów. Oczywiście. Konrad Widuch pisze w swoim dzienniku: Nie umiem ja budować tej iluzji niewiedzy. Opowiadać, ja umiem tylko tak, jak przychodzą do mnie myśli. Nie potrafię ja układać opowieści, potrafię jedynie pisać, przelewając ołówkiem na papier to, co się w mojej głowie kłębi, wzbiera i opada, taki nie chcę inaczej. Tak jakby ja w ogóle nie panował nad tym, co tu się pisze, jakby to się samo ze mnie, ale samo pisało. Drugi fragment. Opowieść ma swoje prawa, bo opowieść, jak się już ją tyle opowiada, Sama już rządzi się, a nie ten, co ją pisze. Nie Konrad zarządza nią, ale opowieść sama wie, jak się opowiedzieć. I jeszcze na koniec, żeby dobić mm -hmm. ten gwóźdź bo pan dobija na koniec jeszcze z takim przytykiem dla sam koniec mówi pan, czy nie mógłbym dopowiedzieć tej historii, uzupełnić jej o jakieś chociażby domniemania na temat dalszych losów Konrada? Nie mógłbym wymyślić teorii wyjaśniającej tej nieprawdopodobnej, niewyjaśniony przez Borkhild. Borkhild to jest imię owej kobiety, którą tak. spotyka Szczepan Twardoch. A zatem niewyjaśniony przez Borkhild, zbieg okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Tłumaczy pan, zadaje pan pytanie, czy mógłby pan. No cóż, gdybym był przedstawicielem polskiej szkoły reportażu, zrobiłbym tak bez wątpienia. W końcu polega ona na zmyślaniu. Ja jednak jestem tylko powieściopisarzem i prawda bywa dla mnie ważniejsza od dobrej historii. To jeszcze taki przytyk na koniec książki. No to taki żarczyk ale, jest. Tak, jasne. Ale dobra opowieść, dobra historia, to jest nie do końca domyślona, dopowiedziana. Nie domyślona w sensie napisania, tylko domyślona w sensie takim, że nie wszystko da się wymyślić, nie wszystko da się dopowiedzieć. Bardzo mi się podoba wybór tych cytatów, które pan bardzo, bardzo starannie wypatrzył, i bardzo się, bardzo się cieszę, że, że, że pan do nich nawiązał, bo to jest ważna część tej powieści. Ja wierzę w powieść jako opowieść. Ja nie wierzę w śmierć powieści taką powiedzmy tą taką kontynentalną, francusko-niemiecko-polską szkołę powieści, w której powieść raczej y, powinna zajmować się powieścią i y, no, to e co e mamy od postmodernizmu. Erozją prawda? powieściowej formy. Ja, dekonstrukcją wszystkiego. Tak, tak. Prawda? tak. tak, tak. To, ja, to, ja doceniam wartość literacką niektórych takich powieści, bo nie wszystkich. Natomiast y, zarówno jako czytelnik, jak i pisarz cenię sobie jednak bardziej tą anglosaską szkołę. Nowelistyki, w której powieść ma być przede wszystkim opowieścią, a dopiero potem przychodzi czas na eksperyment formalny i tak dalej, prawda? To wystarczy sobie popatrzeć na, na short listy bookera. Tam każda, każda powieść, która jest w shortliście bookerów, to jest zawsze powieść. W takim sensie to nie jest powieść, która się rozpada albo zapada pod własnym ciężarem, tylko to jest powieść, która jest opowieścią i która bierze czytelnika ze sobą, prawda? ja też tak próbuję pisać. Natomiast powyżej tego poziomu, fabularnego. Hołod jest też, jest też powieścią o opowieści. Tam jest jakaś refleksja o tym, czym opowieść w ogóle jest, czym jest wiarygodność narratora i jego niewiarygodność. No a pod tymi zdaniami Konrada Widucha, które pan przeczytał, no to ja się oczywiście podpisuję. To jest też moja metoda pisarska, bo ja w tym sensie jestem pisarzem bardzo chciałem powiedzieć emocjonalnym, ale to źle brzmi, e, pisarzem pracującym w emocjach oraz przede wszystkim pisarzem intuicyjnym. Większość mojej pracy literackiej dzieje się poniżej poziomu świadomości. Więc kiedy ktoś mi zadaje pytania o kształt moich powieści, dlaczego ta powieść jest taka, a nie inna, dlaczego ten bohater robi to i to, ja wtedy znajduję tylko jedną sensowną odpowiedź na to pytanie, to znaczy, no tak mi się napisało. Tak mi się napisało. A dlaczego? Nie wiem. Ale właśnie dlatego, że opowieść ma swoją logikę. Ja to czasem nazywam dajmonionem, mm -hmm. czyli tym wewnętrznym głosem, za którym trzeba podążać. Ale na szczęście nie musi pan odpowiadać na to pytanie. Wystarczy, że pan napisał książkę. No cóż, <laughs> nie zawsze jest tak prosto. To jest świetna powieść przygodowa. Jeszcze chciałem na to zwrócić uwagę. Tak mi się wydaje, pan wyrasta z takich autorów jak Jack London albo Konrad. Nie wiem, czy imię Konrada ma jakikolwiek związek no tutaj, z Konradem, tak. ale, ale ja to znajduję. Oczywiście, oprócz tego, że jest to powieść żeglarska w niektórych miejscach. Marynistyczna, jak? Tak, tak. tak, tak. No tutaj, czy Melville, tutaj, na przykład. To też mi właśnie się Melville. Tutaj, świad go. świadomie, miałem dwóch patronów yy, w, przy tej powieści, i to jest właśnie Herman Melville i Joseph Conrad. I tutaj ta, to powiedzmy, szkatłukowa konstrukcja tej powieści, w której pisarz Szczepan Twardoch, czyli takie moje, ale też całkowicie fikcyjne, to jest oczywiście fikcja. Nie spotkałem nigdy żadnej norweszki na Spitsbergenie, która zaprosiłaby mnie na swój wyprawowy kecz. To jest jakiś homasz, czy omasz, czy jak to się tam wymawia, dla klasycznej konstrukcji powieści Konrada, w której opowieść nigdy nie zaczyna się od razu, mhm. tylko zawsze ktoś ją opowiada. Ktoś kogoś spotyka, kto wtedy opowiada historię, prawda? Którą A ktoś inny usłyszał. No, dokładnie, prawda? I to jest, to był taki mój hołdzik, mały temu oddany, podobnie jak pierwsze zdania tej powieści, które są taką trawestacją pierwszych zdań Moby Dicka, w którym już po tym sławnym, kolmy Ishmael, następuje właśnie opowieść o tym, jak narrator, kiedy już znużony jest rzeczywistością, no opowiada, że spotyka, że miałby, kiedy już ma ochotę przechadzać się ulicami, aby strącać ludziom kapelusze z głów, przypatruje się witrynom zakładów pogrzebowych. Niektórzy tam, jeśli dobrze pamiętam, bo znowu z pamięci cytuję, niektórzy zaczynają pić inni się pojedynkują, ja zaś wyruszam na morze. Prawda? Tak się zaczyna, tak się zaczyna Moby Dick, że on, że on się wtedy zapisuje jako zwykły marynarz, nigdy jako oficer, jako zwykły marynarz zapisuje się do załogi jakiegoś statku i zaczyna płynąć. I tutaj jakby początek tej powieści też jest hołdem dla Melvilla, który jest jednym z moich ukochanych autorów. Moby Dick to jest jedna z najważniejszych powieści, jakie przeczytałem w życiu i tak już zostanie pewnie. Latem 2019 roku poczułem, że muszę uciec, i od tego zaczyna się ta historia. No tak. Jeśli mieliby Państwo ochotę przeczytać tę książkę albo dostać od nas w prezencie, to bardzo proszę pisać raportrosiak.małpa.gmail.com. Mamy kilka egzemplarzy. Warto dowiedzieć się, co za tym pierwszym zdaniem idzie. Bardzo Panu dziękuję. Szczepan Twardoch był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom naszego podcastu za wsparcie. Wszystkich Państwa zapraszam do słuchania naszych programów. Przypominam, że listopadowy raport o książkach jest gotowy i czeka na tych, którzy go jeszcze nie słyszeli. W środę kolejny raport na dziś, za tydzień kolejny raport o stanie świata, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak Dziękujemy za dziś Na koniec jeszcze piosenka o zawodzie miłosnym Z piłką nożną w tle Miłego Mundialu Państwu życzę Antonina, którą w skrócie Tolą złą Antonina, ale Tolą ją złą Antonina wlała gorycz w duszę mą To la bla bla panu gorycz w duszę Prosiłem ją, Tolu, tym szczęście stwórz no ich mi u drzwi jej stałem do złóż. No Atola, Pani to, co ta tola? A tatola, Anatola, bramkarza od futbola, starno pola. Mądra ola, radziła Toli hola, to nie dla ciebie rola, taka dola Z Anatola jest lekkomyślnie pola, Lowela z ichola, grzuamon. A ta tola, a, ta tola, a ta tola, nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Atatola, atatola, nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on! Bo ty rozumiesz, że ta tola wolała Anatola ramkaża od futbola starno pola. A znów ola radziła toli hola to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, nowelazjerzy Golak, Żuan, don, ja rozumiem! Atatola, atatola, nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on! A ta tola, ta tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ten Anatol? Co pan Anatol na to? Nim rok minął już na tole, cios ten spadł. Cios na tole? Przed upływem roku spadł. Nim rok minął Anatolek, prysnął świat. Anatole, Ananasek bym powiedział. Nim rok minął, ja słyszyłem jej ślad. I ciała i kwiat kultywowałem, ja rad. No a tola? Pani tola. Co Tatola tola? A ta tola, wspomina Anatola bramkarza od futbola z Tarnopola. Dobra wola, nie starczy mawiatola. To trzymać czynom pola, Anatola Aureola dokoła Anatola. Zacznij za moich pieszczot, skromny blask. A ta tola, a już nie tola. Ta tola mnie, swoich łask swoich łask. Ufa Tatola, tatola. O nim śniwam, nie skąpiła swoich łask. Swoich łask.